Witam Państwa, zaczynamy kolejny warsztat równoległy Regiony Inteligentnych Specjalizacji Cyfrowych. Przedstawię może naszych panelistów. Pani Monika Dołowiec, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Pan Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. I pan Grzegorz Wolszczak, ekspert Banku Światowego, po mojej prawej stronie. Pana Krzysztofa nie muszę przedstawiać. I bardzo proszę panią Monikę Dołowiec o pierwszą prezentację. Dobry Państwu. Ja mam prezentację na temat komplementarności rozwoju cyfrowego Polski do 2020 roku. Wczoraj pan minister mówił o tym, że jakby to jest naszym celem, tak, żeby rozwój cyfrowy Polski był komplementarny, ale nie w takim pojęciu wzięcia po obu stronach kraju i regionów odpowiedzialności za doprowadzenie do cyfrowej Polski. I chciałabym jakby przedstawić naszą propozycję, która już wstępnie została omówiona z regionami, jak widzimy podział zadań pomiędzy poziomem krajowym, w szczególności program Polska Cyfrowa, a tym, co planujecie Państwo u siebie w programach regionalnych w celu drugim, przedstawić Państwu, jak byśmy chcieli z Państwem współpracować, tak, i w jakich dokładnie dziedzinach. I to być może jest takie wejście do dyskusji na temat inteligentnych specjalizacji regionalnych, w związku z tym, że zgodnie z warunkami dla celu drugiego musicie Państwo opisać jakby, jak widzicie ten rozwój cyfrowy u siebie w regionie. Dobrze, czyli dla nas jakby punktem wyjścia jest oczywiście to, co rząd przyjął w założeniach umowy partnerstwa, która dokładnie opisuje, jakiego typu interwencje, obszary interwencji będą pochodziły z poziomu krajowego i regionalnego. Zakładam, że to Państwo świetnie znacie. Oczywiście wszyscy patrzymy na obszary interwencji, które są wpisane w priorytet Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I tak jak powiedziałam, cel drugi jest finansowany głównie w zakresie Polski Cyfrowej i regionalnych programów operacyjnych. Dodatkiem tutaj jest wsparcie edukacji cyfrowej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tutaj dla jakby przypomnienia i ułożenia w głowie podstawy strategiczne jest to taki dla nas punkt wyjścia do programowania, czyli przede wszystkim dokument europejski, który jest dla nas taką no, matrycą i zestawem wskaźników tak naprawdę, które musimy, w stosunku do których musimy pokazywać jakby cele ich osiągnięcia, czy to jest Europejska Agenda Cyfrowa. Po stronie krajowych dokumentów w szczególności dla nas takim punktem odniesienia jest Strategia Sprawne Państwo, dokumenty wykonawcze do tej strategii, czyli Narodowy Plan Szerokopasmowy i Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, a cała jakby idea rozwoju cyfrowego, która opisuje te trzy filary, o których mówił wczoraj pan minister, jest tak naprawdę sformułowana i opisana w tak zwanym policy paperze dotyczącym rozwoju cyfrowego, który już jest zatwierdzony i dostępny. Tutaj też by taka dosyć, wydaje mi się, że mimo wszystko klarowna prezentacja powiązań, tak, czyli tej idei rozwoju cyfrowego, który opieramy na trzech filarach podażowych, czyli podaż dostępu do sieci internetowej, podaż treści usług, a z drugiej strony kreowanie popytu na tą ofertę głównie poprzez stymulowanie, podnoszenie kompetencji cyfrowych, czyli jak te trzy filary mają się właśnie do realizacji agendy cyfrowej i jak korespondują z dokumentami strategicznymi krajowymi. To jest to, o czym mówiłam, co zakładam, że Państwo znacie, czyli jakby założenia, podział kraj, region zgodnie z założeniami umowy partnerstwa. Ja będę to omawiała bardziej szczegółowo, przechodząc już do konkretnych jakby propozycji w programie. Czyli dla nas z punktu widzenia resortu, który razem z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego kreuje, przygotowuje ten program Polska Cyfrowa, widzimy punkty styku w czterech obszarach: e-administracja, e-gospodarka, e-kompetencje i e-integracja oraz rozwój sieci szerokopasmowej. Czyli to są takie obszary, z którymi musimy z Państwem współpracować, musimy uzgodnić jakby szczegółowo zakresy interwencji, tak, żeby się okazało, że jakby ta interwencja w celu drugim ostateczności w tym 2020 roku doprowadza nas rzeczywiście do głównego celu, jakim jest ta Polska cyfrowa.
I tutaj pierwszy z tych obszarów administracja, który z punktu widzenia resortu, który reprezentuję, jest najważniejszy. Punktem oczywiście odniesienia dla nas i dla Państwa powinien być przygotowany obecnie program zintegrowanej informatyzacji państwa. Ten dokument jest już po serii konsultacji społecznych, obecnie skonsultowany z Komisją Europejską pod kątem spełniania warunków ex ante i zakładamy, że we wrześniu powinien być przyjęty przez Radę Ministrów. No i oczywiście, jak to taki strategiczny program zawiera strategiczną wizję budowy spójnego systemu informacyjnego państwa, czyli jakby założenia, jak uniknąć wszystkich błędów, o których tutaj jest mowa z budowaniem administracji, jak rzeczywiście iść w system, który jest interoperacyjny, efektywny, zrozumiały i atrakcyjny dla klienta administracji. To, co jest dla nas jako administracji centralnej punktem odniesienia w tym programie zintegrowanej informatyzacji państwa, są przede wszystkim obszary e-usług publicznych, które BZIP wskazuje jako te, które powinny być nadal rozwijane w ofercie elektronicznej. Czyli to jest podstawa dla przygotowywania listy projektów strategicznych, która jest obecnie opracowywana i którą tą listę chcielibyśmy zaprezentować regionom w lipcu tego roku jako taką pierwszą wyjściową listę do dyskusji, czyli ta lista identyfikuje tak naprawdę projekty strategiczne, które z poziomu programu Polska Cyfrowa chcielibyśmy realizować, które rozwijają obecnie realizowane projekty w ramach siódmej osi priorytetowej innowacyjna gospodarka, bądź chcą realizować projekty elektronizacji usług innych wskazanych w tych obszarach właśnie priorytetowych przedstawionych w BZIP-ie. I zakładamy, że to jest jakby też takie dla Państwa szczególnie ważna informacja, żebyście wiedzieli przy projektowaniu założeń co do Państwa projektów dotyczących administracji, gdzie są te właśnie punkty styku, gdzie musimy zapewnić interoperacyjność tych systemów informatycznych. Z drugiej strony BZIP zawiera też rekomendacje co do usług oferowanych przez administrację samorządową, które zakładamy, że powinny być takim standardem do osiągnięcia w całym kraju do 2020 roku. Czyli chcielibyśmy się z Państwem umówić, że jakby ta lista usług, to jest mniej więcej taka lista, którą pokazuje BZIP jako standard dla administracji regionalnej, jest to jakby punkt wyjścia dla Państwa do myślenia o rozwoju elektronizacji własnych systemów administracji. I przygotowując się do tej dyskusji z Państwem i stworzenia takiego rzeczywiście precyzyjnego modelu współpracy i podziału jakby tych kompetencji pomiędzy zakresów, pomiędzy systemami informatycznymi, realizujemy teraz inwentaryzację, przeprowadzamy inwentaryzację Państwa systemów informatycznych. Zebraliśmy już informacje o systemach informatycznych w 13 urzędach marszałkowskich i zakładamy, że to będzie taki dodatek do tej dyskusji, którą planujemy na drugą połowę roku z Państwem. Jakie są powiązania dodatkowe, tak? Oprócz kwestii przygotowywania projektów informatyzacji usług publicznych, BZIP też bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę wzmacniania potencjału kadr administracji i ten jakby problem jest też zaadresowany w programie Polska Cyfrowa i tutaj chcemy go zaadresować jakby na dwa sposoby. Po pierwsze zakładamy, że komponentem każdego dużego projektu informatycznego, który będziemy realizować w programie, będzie komponent szkoleniowy, tak? Czyli chcemy uniknąć sytuacji, jaka jest teraz, że uruchamiamy usługi publiczne, a kadry administracji nie są gotowe tak naprawdę do obsługiwania tych usług, czyli jakby tutaj też rekomendujemy podobne podejście po Państwa stronie. Z drugiej strony już z PO Kapitał Ludzki jest realizowany projekt dotyczący kadr IT administracji rządowej, który chcemy w następnym okresie programowania rozszerzyć na wszystkich pracowników IT administracji rządowej, których to chcemy jakby przygotować, przetrenować, także pod kątem realizacji dużych, ambitnych projektów informatycznych, ale też pod kątem na przykład popularyzowania standardów dostępności stron publicznych dla niepełnosprawnych. I tutaj zakładamy, że wypracujemy pewny standard też podnoszący kompetencje urzędników, kompetencje cyfrowe do potencjalnego wykorzystania przez państwa, tak? Całe to jakby doświadczenie z trenowaniem kadr IT potencjalnie moglibyśmy z państwem przedyskutować i polecić jako ewentualnie best practice, jeśli się taką najlepszą praktyką to rzeczywiście okaże.
Kolejną z kwestii, na którą wskazuje PSIP, którą chcemy zaadresować w programie Polska Cyfrowa, jest informatyzacja urzędów. Nie dla samej oczywiście informatyzacji, ale dla podnoszenia efektywności realizowanych usług i w ostateczności zadowolenia klientów. I tutaj chcemy podejść w sposób bardziej systemowy, czyli o czym była mowa w poprzedniej sesji. Chcemy proponować w tak wielu obszarach interwencji, jak to się da, wypracowywanie pewnych standardów. I tutaj wychodzimy od opracowania takiego katalogu rekomendacji dla Urzędu Cyfrowego, który będzie dla nas podstawą tak naprawdę do przeprowadzenia całego tego procesu w administracji rządowej. To też potencjalnie byłoby do wykorzystania przez Państwa, jeżeli byście byli Państwo zainteresowani. Czyli jakby taki katalog, jak przynajmniej w naszym osądzie, i to będzie przygotowywane przez tych dyrektorów IT, tą kadrę no, najbardziej profesjonalną w administracji rządowej, czyli jakby taki katalog, jak powinien wyglądać optymalny urząd cyfrowy. Cały czas e-administracja, czyli co wynika z realizacji obecnie realizowanych projektów w siódmej osi innowacyjna gospodarka. Zakładamy, że część z tych projektów wymaga kontynuacji po stronie regionów i to są jakby działania państwa, które idą w kierunku zasilania baz danych, które zostały przygotowane w wyniku realizacji tych projektów, rejestrów państwowych, danymi przestrzennymi, geodezyjnymi, adresowymi i metadanymi, które opisują te zbiory. Chodzi też o państwa wkład podnoszenia jakości danych, chodzi o dalszą integrację systemów i aplikacjami z systemami dziedzinowymi po państwa stronie. Potrzebny jest dalszy rozwój infrastruktury technicznej, rejestrów referencyjnych podmiotów. Też, jak Państwo wiecie, pracujemy nad uruchomieniem projektu chmury dla JST. Nie umiem powiedzieć, w jakim zakresie uda się przeprowadzić ten projekt, ale na pewno jego faktyczna realizacja będzie realizowana, znaczy będzie przebiegała w kolejnym okresie programowania, więc jakby w tym zakresie też tutaj jest konieczna współpraca z Państwem, żebyście jakby byli chętni do wykorzystywania tej infrastruktury, która będzie oferowana. No i rozwój ePUAP-u. Ja już to nie będę jakby kontynuować tego wątku, natomiast chociażby w zakresie uruchamianych formularzy, które są obecnie teraz z Państwem dyskutowane, które mają właśnie ujednolicić standard oferowanych e-usług na tej platformie. I to są wypisane przez nas projekty, tak jak powiedziałam, obecnie realizowane, w których widzimy potrzebę podjęcia działań po Państwa stronie. Drugi z obszarów to jest gospodarka. Oczywiście dużo było mowy wczoraj także o potencjale internetowej gospodarki, o potrzebie generowania miejsc pracy w tym sektorze gospodarki opartej na wiedzy. My także widzimy wielki potencjał tak naprawdę niedoinwestowania w przedsiębiorstwach polskich, w informatyzację wewnętrzną, w oparcie procesów współpracy z partnerami biznesowymi, z klientami o nowe technologie. Także tutaj jest na pewno bardzo duża potrzeba inwestycji w informatyzację przedsiębiorstw, którą tą potrzebę musicie Państwo zaadresować oczywiście w regionalnych programach operacyjnych. Trochę nas martwi z oglądu obecnych projektów programów operacyjnych regionalnych, że w większości przypadków jednak planujecie Państwo tego typu wsparcie w ramach celu trzeciego, czyli działań adresowanych ogólnie do przedsiębiorstw, a nie z wyszczególnieniem tego sektora, powiedzmy, gospodarki, ale to jest oczywiście jakby decyzja po stronie każdego z regionów. Jeżeli chodzi o krajowe inteligentne specjalizacje, to jak prawdopodobnie Państwo wiecie, trwają prace, tak? Czyli tutaj ani ja, ani pewnie MRR nie powie nic na temat tego, jakie ostatecznie te specjalizacje będą, natomiast i w Krajowym Programie Badań, i w Foresightie Technologicznym, oczywiście technologie informacyjno-komunikacyjne są wskazywane jako jeden z priorytetowych obszarów, więc należy zakładać, że także w krajowych inteligentnych specjalizacjach te technologie będą wykazane. No i w jakim zakresie później nastąpi praca analityczna, tak jak po tym, jak przygotujecie Państwo swoje regionalne specjalizacje, na ile one się krzyżują, a na ile jakby brakuje zaadresowania pewnych tematów, które są zidentyfikowane na poziomie krajowym. Natomiast jakby należy zakładać, że te nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne będą priorytetem dla jakby w skali kraju i w związku z tym mogą na pewno liczyć
ma wsparcie w zakresie, w programie innowacyjny rozwój. I tutaj sposób potraktowania ICT jako regionalnych inteligentnych specjalizacji może być trojaki. Czyli po pierwsze, może się zdarzyć, na razie jakby niewiele jest takich regionów, które wskazują ICT jako inteligentną specjalizację sektorowo, tak? Czyli wyspecjalizowane, dedykowane wsparcie dla tego sektora. Prawdopodobnie w większym zakresie będzie przyjęte podejście horyzontalne, tak? Czyli upowszechniane tak naprawdę ICT w różnego rodzaju dyscyplinach dotyczących zdrowia, aktywnego starzenia się, inteligentnych sieci transportowych. Inteligentnych budynków, tak? To jest kwestia państwa, 5 minut spokojnie, państwa identyfikacji, gdzie tak naprawdę widzicie najciekawszy sposób, największy potencjał dla zastosowania tych nowoczesnych technologii w gospodarce, w życiu społecznym państwa obszaru. I oczywiście działania wspierające, tak? Czyli różnego rodzaju networking, mapowanie tej infrastruktury, modele inwestycyjne, to jest dosyć oczywiste. Krótko, no ja też reprezentuję instytucję pośredniczącą, która ma doświadczenia z wdrażaniem 8.1.8.2 w innowacyjnej gospodarki, czyli tych działań, które prawdopodobnie przyjmiecie Państwo do swoich regionalnych programów i chcielibyśmy po prostu też sformułować pewne lekcje, jakie wyciągamy jako administracja rządowa, tak żeby przestrzec Państwa przed błędami, żebyście nie popełniali po prostu tych samych błędów, jakie zostały popełnione w 8.1.8.2. Natomiast jakby z tej mapy potencjalnie, może to nie widać, ale widać to, że tak naprawdę jest małe ssanie póki co przedsiębiorców na tego typu projekty, jest małe zrozumienie po stronie regionów dla wagi tematu e-gospodarki, dlatego też byśmy chcieli tutaj z Państwem być w dyskusji, żeby po prostu zainspirować co niektóre regiony do większego zaadresowania tego tematu w swoich programach. Czyli to jest mniej więcej zakres wsparcia, które zakładamy, że możecie Państwo zaoferować w swoich regionalnych programach operacyjnych w celu jakby wspierania elektronizacji gospodarki. To jest potencjalnie to, co może się wydarzyć, na co mogą liczyć już bardziej innowacyjne i bardziej innowacyjne przedsiębiorstwa ICT w programie krajowym. Głównie chodzi właśnie o innowacyjny rozwój. Natomiast jakby tym trzecim obszarem, który jest dla nas bardzo, bardzo ważny, to jest kwestia kompetencji i integracji. Tutaj też dostrzegamy, że w bardzo niewielkim stopniu jest to zaadresowane w projektach programów regionalnych. Jest dużo mowy tutaj na tej konferencji o potrzebie wspierania edukacji cyfrowej, podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli. Widzimy to nie tylko w odniesieniu do problemu wykluczenia społecznego, tak, czy który niesie ze sobą konkretne koszty społeczne, ale widzimy to na poziomie rządu też jako możliwość budowania w oparciu o podnoszenie wysokich kompetencji cyfrowych, naprawdę dużego potencjału społecznego, tak? Jest to zdiagnozowane, że coraz w większym stopniu następuje taka przepaść pomiędzy potrzebami nowoczesnej gospodarki a kompetencjami lokalnymi, regionalnymi na rynku pracy, tak? Czyli jakby widzimy potrzebę zaadresowania problemu też budowania wysokich kompetencji cyfrowych w lokalnej, regionalnej społeczności. To jakbyśmy sobie wyobrażali, ale co się z tego stanie, to jest jakby kwestia cały czas pracy nad programem Polska Cyfrowa. Tutaj była mowa o tym, że ważne jest zapewnienie mobilnego charakteru podnoszenia kompetencji cyfrowych. My byśmy chcieli zaproponować bardziej instytucjonalne podejście do tego tematu w oparciu o tworzenie takich lokalnych centrów aktywności cyfrowych z taką agendą lokalną, która wypracowana jest w partnerstwie z lokalnymi społecznymi, gospodarczymi, instytucjonalnymi partnerami. Zobaczymy, jeżeli nie uda nam się tego zrealizować na poziomie krajowym, będziemy chcieli zachęcać Państwa do takich mniej lub bardziej instytucjonalnego podejścia do tego tematu w programach regionalnych. I ostatnia rzecz, którą mam do powiedzenia, to jest kwestia komplementarności działań w zakresie budowy sieci. Obecne ustalenie jest jakby takie, że jakby
przy założeniu, że w obecnym okresie programowania zostanie zapewniony dostęp szkieletowy i dystrybucyjny. W programie Polska Cyfrowa mamy zająć się problemem tak zwanych białych plam, czyli budowania infrastruktury przede wszystkim dostępowej tam, gdzie nie wchodzi, nie ma uzasadnienia ekonomicznego wejście rynku. Także tutaj jakby widzimy monopol w tym zakresie, natomiast ostateczna decyzja prawdopodobnie zapadnie wtedy, jak zobaczymy, jak duża jest lista tych białych plam i wtedy będziemy dyskutować, czy rzeczywiście jest to w możliwościach finansowych programu Polska Cyfrowa, czy jednak tutaj widzimy potrzebę dołożenia się programów regionalnych. Póki co widzimy potrzebę jakby sprecyzowania, że po Państwa ewentualnej stronie stoi kwestia dokończenia inwestycji obecnie realizowanych w regionalnych programach operacyjnych w przypadku, gdyby się rzeczywiście nie udało ich skończyć w tym okresie programowania. Czyli tutaj byśmy chcieli, żeby to było uzgodnione pomiędzy stroną krajową i regionalną, że to, co nie uda się zrealizować w tym okresie, jest kontynuowane po Państwa stronie, chociaż jakby cały czas zakładamy, że większość projektów uda się skończyć. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mam tą niewdzięczną rolę, że pilnuję czasu, ale pani Monika Dołowiec świetnie się w nim zmieściła. I też cieszą nas te ostatnie zapewnienia, myślę, zwłaszcza stronę samorządową, że będziemy mogli jednak w następnym okresie programowania kończyć te inwestycje, zwłaszcza infrastrukturalne, bo nie tylko w województwie pomorskim, ale też w innych województwach trochę tych białych plam jeszcze zostanie. Zapraszam pana Jakuba Szymańskiego z województwa małopolskiego. 20 minut na prezentację. Dobry Państwo, jak widać, jestem wykluczony mikrofonowo, jeśli nie cyfrowo. Bardzo mi miło gościć tutaj na tej konferencji. Ja zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć dzisiaj kilka słów na temat tego, czy możemy myśleć o naszym regionie Małopolsce jako o regionie, który ma właśnie taką specjalizację gospodarczą związaną z ICT. Jak te przemyślenia prowadziliśmy, no i co nam mniej więcej z tego aktualnie wynika. I postaram się w skrócie dużym to opowiedzieć. Na wstępie taka konstatacja, która nas pewnie zupełnie tutaj w tym gronie nie zdziwi, czy jesteśmy silnie przekonani w Małopolsce, że to, co nas może popchnąć gospodarczo do przodu długofalowo, to jest wiedza, rozwój technologiczny i na tym powinniśmy opierać własną przyszłość. Chociaż pewnie tym z Państwa, którzy nie jesteście z Małopolski, bardziej się nasz region kojarzy z sukiennicami, z Wawelem, z Zakopanem i górami, i wędrówkami pieszymi, może jazdą na nartach. Bardzo nam zależy na tym, żeby ten akcent był położony jednak gdzie indziej, żeby Małopolska się kojarzyła z gospodarką. I to gospodarką zaawansowaną. Dlatego pracujemy już od dosyć długiego czasu nad właśnie wyłuskaniem naszych specjalizacji, przy czym pracę nad tym procesem rozpoczęliśmy dużo wcześniej, zanim pojawiło się hasło, które aktualnie jest obowiązujące, które przyszło z dokumentów europejskich, czyli właśnie tej inteligentnej specjalizacji, którego ja osobiście tego terminu nie lubię, bo uważam, że jest po polsku błędnie sformułowany. Powinna być to przemyślana specjalizacja, czy mądry wybór, albo coś w tym kierunku, natomiast nie To jest zawężające bardzo takie tłumaczenie. No w każdym bądź razie, o co w tym chodzi? Tutaj zasadniczym zagadnieniem jest przeprowadzenie takiej refleksji, w jakich dziedzinach faktycznie jesteśmy dobrzy w regionie, w kraju, na różnych poziomach można rozpatrywać. Pani dyrektor mówiła przed chwilą o tym, że takie prace nad specjalizacjami polskimi generalnie też są prowadzone. My to oczywiście badaliśmy na poziomie regionalnym, no i teraz po co? Po to, żeby skoncentrować pewien wysiłek inwestycyjny na tych obszarach, gdzie rzeczywiście możemy być dobrzy,
a nie na wszystkich w ogóle ktokolwiek zapuka, poprosi o wsparcie, to wsparcie dostanie. Żeby taką odpowiedź przygotować, no to konieczny jest pewien proces myślowy do przeprowadzenia wcześniej. Niezależnie od tego, jest to jeden z tak zwanych warunków ex ante dla przyszłych programów operacyjnych, czyli musimy pokazać, że mamy politykę przygotowaną, udokumentowaną, jak chcemy te nasze silne strony wspierać i skąd one się wzięły i dopiero wtedy będziemy mogli de facto rozliczać wydatki na ten cel w następnym okresie programowania. Ta specjalizacja powinna wynikać z rzeczywistej sytuacji i tak staraliśmy się diagnozować nasze mocne, słabe strony, żeby to mieć pewność, że nie błądzimy. I wydaje się, że takimi warunkami absolutnie niezbędnymi do tego, żeby mówić, że w czymś jesteśmy mocni, to jest posiadanie takich czterech silnych czynników, które są już wbudowane albo są już rosnące w danej dziedzinie. I wtedy można mówić o tym, że to może być nasza specjalizacja i zamierzamy ją rozwijać dalej. To są kadry, infrastruktura firmy i otoczenie biznesu. Pani dyrektor mówiła przed chwilą, że w niewielu regionach mówi się o tym, że ICT może być taką specjalizacją regionalną. Ja z kolei, nie mam takiego systematycznego przeglądu czy analizy, którą sam wykonałem. Natomiast z tego, co ja słyszałem, to w większości województw uważa się, że ICT to jest nasza dobra strona. Oprócz tego jest energia zrównoważona i nanotechnologie. To są chyba trzy najczęściej występujące inteligentne specjalizacje deklarowane aktualnie przez regiony. Czyli warto sobie zadać pytanie, w których regionach to faktycznie jest specjalizacja i faktycznie jest zbudowany potencjał. A być może są takie, które dzisiaj tego nie deklarują, a rzeczywiście mają taki potencjał. Więc dlatego pozwoliłem sobie pokazać na tych czterech przekrojach, dlaczego uważamy, że w ICT w Małopolsce może się udać. Po pierwsze kadry, to jest wyniki w nauczaniu, wyniki w konkursach informatycznych z bardzo silną rolą Akademii Górniczo-Hutniczej, która tylko po polsku dalej się tak nazywa, teraz to jest Technology University czy jakoś tak i zawsze prezentują jako Uniwersytet Technologiczny, a nie jako właśnie Akademia Górniczo-Hutnicza, zmieniają ten wizerunek całkowicie. Według jakichś ogólnopolskich rankingów mamy pierwsze miejsce, czy AGH, przepraszam, nie my, AGH ma pierwsze miejsce pod względem kształcenia na kierunkach IT, drugie na kierunkach elektronika i telekomunikacja, czyli mamy potencjał naukowy, mamy studentów, którzy są w stanie ten wysiłek intelektualny dalej prowadzić. No i ten potencjał bardzo rośnie w ostatnich latach i spodziewamy się, że będzie rósł dalej. Na przestrzeni ostatniej niespełna dekady pięciokrotnie wzrosła liczba studentów. Poszło za tym wyposażenie. Tutaj również z zaangażowaniem środków z programu regionalnego mamy przygotowaną infrastrukturę i to po stronie naukowej, to jest, widzicie Państwo, budynek nowego Centrum Informatyki AGH właśnie, który został uruchomiony całkiem niedawno, w ubiegłym roku został otwarty. Jest chyba na ukończeniu albo już otwarty Małopolski Park Technologii Informacyjnych prowadzony przez Krakowski Park Technologiczny, gdzie jest z kolei też obok Uniwersytetu Jagiellońskiego z kolei, w miejscu, gdzie lokalizują się firmy, miejsce dla nowych przedsiębiorstw. Powierzchnia specjalistyczna przygotowana do tego, żeby kolejne przedsiębiorstwa się sprowadzały. Więc mamy jak gdyby tą stronę infrastrukturalną dosyć dobrze rozwiniętą. Pewnie jeszcze tutaj trzeba popracować, ale już jest nie najgorzej. Jeśli chodzi o otoczenie biznesu, więc po pierwsze nie tyle charakterystyka taka formalna, ale profil faktycznej działalności funduszy zalążkowych, które w Małopolsce funkcjonują. U nas jest 5 funduszy, które mają taki charakter wysokiego ryzyka, czy to kapitału zalążkowego, czy funduszy venture capital. Mówię o takich publicznie prowadzonych i one najczęściej inwestują, to jest najczęściej wybierana branża przez te fundusze,
właśnie w ICT i pokrewne branże. Więc tutaj jest i pewna specjalizacja tych instytucji, które prowadzą fundusze, tych osób, które rozumieją ten biznes, i podaż projektów, które się nadają do tego, żeby w nie zainwestować, żeby zaryzykować. Działania takie miękkie o charakterze właśnie budowania otoczenia biznesu są prowadzone przez Krakowski Park Technologiczny, czyli tworzenie takiego przyjaznego środowiska, tworzenie platform współpracy, klastrów, festiwali, no tego typu działań, które budują dobrą atmosferę współpracy, kojarzenia partnerów. Mamy inkubatory przedsiębiorczości, w tym znowu inkubator AGH, dla przykładu od 2007 roku 90 firm wypączkowało z tego inkubatora i to są dominujące, to są przedsiębiorstwa z branży IT również. No i kolejny ten przekrój niezbędnych zasobów dla powiedzenia, że mamy specjalizację regionalną, to są po prostu przedsiębiorstwa już takie silne, silni gracze rynkowi, którzy na tym rynku się liczą. No i w tej dziedzinie pod względem poziomu zatrudnienia w sektorze ICT mamy drugie miejsce w Polsce jako region. Mamy przedsiębiorstwa takie jak Ericpol, Comarch, centra badawcze IBM, Motorola. Bardzo żałujemy, że Google uciekł na Dolny Śląsk. Cóż, pewnie jeszcze dużo możemy poprawić w tym, żeby przyciągać tych dużych graczy. No i właśnie to środowisko kojarzące partnerów, inicjatywy klastrowe, funkcjonuje Europejskie Centrum Gier, klaster multimediów, Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych. Więc to nie są organizacje wydmuszki, jak czasem bywa z porozumieniami klastrowymi czy tego typu instytucjami, tylko to są organizacje, które rzeczywiście prowadzą czy ułatwiają współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami. Jak prowadziliśmy pracę nad tą specjalizacją regionalną? Więc pierwszy etap to był Foresight Technologiczny, projekt z POIG, prowadzony przez Krakowski Park Technologiczny, kiedy w ciągu około 20-24 miesięcy była prowadzona taka praca w zespołach eksperckich, dyskusja nad tym, jakie dziedziny właśnie mogą być naszą przyszłością. To oczywiście dyskusja bardzo taka wizjonerska, bo trzeba przewidywać, na jakie technologie w przyszłości będzie popyt i które z nich możemy rozwijać. Wyniki tego foresightu w podstawowym zupełnie zakresie zostały przełożone do strategii rozwoju województwa, która została przyjęta przez Sejmik w 2011 roku. Później, przygotowując się już do nowej perspektywy finansowej, w ubiegłym roku uruchomiliśmy taki proces zbierania pomysłów na przedsięwzięcia, nazwaliśmy to Bankiem Projektów Regionalnych i wiele pomysłów bardzo ciekawych również w tej dziedzinie zostało zgłoszonych. One zostały już skonsumowane w pracach nad Regionalną Strategią Innowacji, nową edycją. Myślę, że w ciągu kilku miesięcy ten proces zostanie zakończony, ta strategia zostanie przyjęta przez Zarząd Województwa. No i to wszystko, łącznie z tą dziedzinową polityką w postaci Regionalnej Strategii Innowacji, jest dla nas taką programową podstawą do pisania programu operacyjnego jako po prostu źródła finansowania tych zamierzeń strategicznych. Oczywiście koordynacji z tym, co się dzieje ogólnie w Polsce, w innych regionach, na poziomie centralnym, w programie Polska Cyfrowa, w programie Inteligentny Rozwój. No ale mamy własne przemyślenia, dosyć już rozległe i głębokie przekonanie, co chcielibyśmy zrobić w tej dziedzinie w Małopolsce. Tutaj Państwo macie dziedziny wymienione, czy te wskazane jako wynik foresightu, tych 10 technologii przyszłości Małopolski. Każdy, kto krytycznie spojrzy, na pewno zauważy, że one nie są co do takiej, nawet na tym poziomie nazewnictwa, nie są systematycznie ułożone, są szersze lub węższe, są takie, które zawierają tak naprawdę różnych innych dyscyplin albo są międzygałęziowe. No ale to jest jak gdyby wynik tego procesu przemyśleń i tutaj właśnie
dla przykładu te elementy, które dotyczą ICT, czyli bezdotykowy interfejs komputerowy z takim przewidywaniem zastosowania w postaci produktów, jak w grach komputerowych, symulatorach, ale także urządzeniach dla edukacji i dla terapii. Mamy z tą kolejną dziedziną są systemy inteligentne, głównie dla transportu, dla medycyny. To są produkty, które mogą być tworzone według wyników Foresightu u nas w Małopolsce. Upowszechnienie dostępu do informacji, tutaj z takim odwołaniem do Europejskiej Agendy Cyfrowej. To jest też obszar, na który możemy patrzeć z nadzieją. To, co mówiłem o przełożeniu na strategię, innowacji, te dziedziny znalazły się właśnie w strategii, już w takim ujęciu, trochę w innej nieco systematyce, w takich czterech podstawowych obszarach. I ICT w tym ultimacie jednym z takich bloków, które w tym dokumencie jako obszar, który będzie wymagał szczególnego wsparcia z poziomu regionu czy z poziomu państwa w naszym regionie, jest tam oczywiście obecny. No i tutaj już przechodzę pomalutku do kwestii nowego programu operacyjnego. To jest aktualny nasz układ osi priorytetowych. Pierwsze dwie, my ten program piszemy w układzie celów tematycznych generalnie. Tak wychodzi na to, że będzie łatwiej. Pierwsze dwa dotyczą właśnie innowacji i cyfryzacji wszelkiej. Oczywiście koordynacji z programem krajowym. Muszę chyba ucieszyć panią dyrektor informacją, że przewidujemy odrębne wsparcie dla przedsiębiorstw z zakresu B plus R, w tym ICT, w ramach pierwszego celu tematycznego. Nie zostawiamy tylko wyłącznie w celu trzecim, w trzeciej osi priorytetowej. Z tego względu, że planujemy inne mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorstw tych wyspecjalizowanych, wysokoinnowacyjnych, niż mechanizmy wsparcia dla, w cudzysłowie, zwykłych przedsiębiorstw. Technicznie to w zasadzie nie powinno mieć znaczenia, ale jak się to pokazuje nawet w innym miejscu programu operacyjnego, w innym działaniu, to też jest inny wydźwięk taki płynący z dokumentu. No i też można trochę inaczej rozłożyć system wdrażania i jak gdyby powierzyć te zadania komuś, kto lepiej czuje te wysoko zaawansowane sprawy, więc oprócz wsparcia infrastruktury badawczej i projektów badawczych w jednostkach naukowych, przy czym o infrastrukturze myślimy bardzo, bardzo już oszczędnie na tym etapie, przewidujemy właśnie wspieranie przedsiębiorstw i wsparcie również kadr gospodarki. Tutaj prawdopodobnie z zastosowaniem tego mechanizmu finansowania krzyżowego, bo pierwotnie chcieliśmy tutaj włączać fundusz społeczny, ale myślę, że zostaniemy jednak przy sytuacji, kiedy to w całości będzie Fundusz Rozwoju Regionalnego, a będziemy używać crossfinansingu do tych miękkiej części podnoszenia kompetencji również po stronie naukowców i przedsiębiorstw tych wysokoinnowacyjnych. No i druga oś priorytetowa, w całości poświęcona ucyfrowieniu. Ja się tak ad vocem trochę odniosę do tego, co powiedziała pani dyrektor. My jesteśmy przekonani, że nie powinniśmy wchodzić w projekty dotyczące sieci szerokopasmowych już w programach regionalnych, w sensie infrastruktury twardej. To wynika też z naszych doświadczeń niezbyt korzystnych z tego okresu programowania, kiedy, mówiąc tak bardzo wprost, troszeczkę byliśmy zakładnikami przedsiębiorstw, które funkcjonują na tym rynku. Wydaje się, że z punktu widzenia takiej gry strategicznej pomiędzy sektorem publicznym a dominującymi na tym rynku podmiotami rynkowymi może być korzystniejszą dla Polski generalnie sytuacja, w której gra toczy się na wyższym poziomie w skali całego kraju, bo trochę inaczej wtedy wyglądają relacje pomiędzy
uczestnikami tej gry, więc nie zakładamy w tej chwili, oczywiście jeżeli takie będą dyskusje prowadzone, to będziemy do nich otwarcie przystępować, ale w tej chwili nie zakładamy finansowania infrastruktury dostępu do internetu szerokopasmowego, natomiast zakładamy finansowanie ucyfrowienia wszelkiego rodzaju treści po to, żeby one były dostępne drogą cyfrową czy drogą elektroniczną. Trochę jest to też sposób na włączenie do dofinansowania obszarów, które są niezbyt pożądane dzisiaj, takie jak na przykład kultura. Mówię o przyszłych funduszach strukturalnych, czy edukacja, która też będzie pewnie ze zwykłej arytmetyki to wynika, będzie dosyć mocno limitowana, ale naszym zdaniem można bardzo ciekawe i bardzo pożyteczne projekty robić dla edukacji przy wykorzystaniu środków na rozwój cyfrowy. Czyli pierwsza sprawa to są treści, druga sprawa to są usługi świadczone drogą online. No i tutaj takie kilka przykładów, jeśli mówimy na przykład o ochronie zdrowia, to w tej chwili prowadzimy pilotaż dotyczący współpracy pomiędzy szpitalami wojewódzkimi, wymianę danych o pacjentach, telemedycznych konsultacji drogą online pomiędzy lekarzami, pomiędzy pacjentami a lekarzami. Chcemy taki system rozwinąć na wszystkie szpitale w województwie. Jeśli chodzi o edukację, na przykład teraz też już uruchamiamy pilotaż tak zwanej chmury edukacyjnej, czyli platformy, która będzie umożliwiała korzystanie przez szkoły średnie z lekcji przygotowywanych przez szkoły wyższe, gromadzonych w chmurze, dostępnych w szkołach przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu. Kultura i turystyka, dalsza część ucyfrowienia treści, ale też przejście na aplikacje mobilne w systemach informowania turystów na przykład. W tej chwili mamy już system informacji turystycznej przygotowany w takim standardzie niemobilnym, dostępnym z komputera osobistego, natomiast chcemy, żeby to były już aplikacje mobilne w erze smartfonów, to jest absolutnie niezbędne. Oczywiście sterowanie ruchem, inne usługi samorządu, tutaj przykład potężnego projektu, który przygotowujemy we współpracy z powiatami dotyczącymi baz geodezyjnych, które są z kolei potrzebne bardzo dla procesów inwestycyjnych. Skończył mi się czas, tylko kilka przykładów tego, co udało się zrobić. Wirtualne muzea, przykład ucyfrowienia zasobów kultury, projekt z programu regionalnego, sterowanie ruchem na Podhalu. Tutaj mała dygresja, przepraszam, 30 sekund. Kiedy rozmawialiśmy 2 tygodnie temu z przedstawicielami obecnego programu Infrastruktura i Środowisko i przyszłego następcy tego programu o finansowaniu kontynuacji budowy drogi S7 na południe od Lubnia, czyli kontynuacja dojazdu do Zakopanego, to usłyszeliśmy, ale przecież macie tam system sterowania ruchem, więc już jest ekspresówka niepotrzebna, więc też z tą informatyzacją nie należy przesadzać pewnie czasami. Może skutek być odwrotny, ale to jest może taki trochę zamiennik takiej porządnej drogi, to przynajmniej rozprowadzamy ruch na drogi boczne. Mamy dobry komputer, bardzo wysokie zasoby obliczeniowe, on się tam ciągle zmienia w tych rankingach światowych, czy on jest jeszcze w pierwszej setce, czy już na początku drugiej. Multimedia, Alvernia Studios, program innowacyjnej gospodarki, no i klastry gier, największy w Polsce festiwal gier, który jest realizowany przez Krakowski Park Technologiczny w Krakowie. Bardzo dziękuję za uwagę. Przepraszam za przeciągnięcie o minutkę. Dziękuję bardzo. No, państwo na szczęście tak szybko mówicie, że przekazaliście informacje na 40 minut, a nie 20. Zapraszam pana Grzegorza Woszczaka z eksperta Banku Światowego. Dzień dobry państwu. Także nazywam się Grzegorz Woszczak. Pracuję teraz dla Banku Światowego. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość bycia tutaj z państwem i porozmawiania o takiej istotnej rzeczy, jaką są inteligentne specjalizacje, ponieważ jak słyszeliśmy już w poprzednim panelu i od moich przedmówców, tak do końca nie ma chyba jednak jasności, co to są
inteligentna specjalizacja. Doktor Kwieciński powiedział, że specjalizacje to są, mogą być porównywane do branży. Ja bym się do końca nie zgodził z tym, że specjalizacje i branża to jest to samo. Tutaj pan Głąb powiedział, że ICT mogłoby być jedną z takich specjalizacji, ale to ICT byłoby bardziej jakoś zakorzenione w innych obszarach, co wydaje mi się, to byłoby, wydaje mi się, coś, co Komisja Europejska trochę bliżej by identyfikowała też jako podejście do takich inteligentnych specjalizacji jak ICT. Ale w każdym razie mam dzisiaj powiedzieć Państwu albo wyjaśnić, co to jest ten koncept inteligentnych specjalizacji, natomiast na pewno nie powiem Państwu, co to są, jakie są prawidłowe inteligentne specjalizacje, tak? Co Państwo powinniście wybrać. Natomiast chciałbym zarysować trochę szerszy kontekst tego tematu i zwrócić też uwagę na pewne aspekty, jeśli Państwo będziecie wybierali inteligentne specjalizacje, co będzie istotne i gdzie mogą napotkać Państwo na jakieś pułapki albo problemy. Także. Natomiast moją prezentację zatytułowałem Konkurencyjność, innowacje i smart specialization z tego powodu, że specjalizacje są nieodłącznie powiązane z tymi dwoma powyższymi pojęciami, czyli innowacjami i konkurencyjnością. Ale w słowem wstępu chciałbym najpierw powiedzieć, co to jest Bank Światowy. To nie jest taka instytucja, która tylko pożycza pieniądze, to jest też taka instytucja, która dzieli się wiedzą. I w Polsce zmieniamy właśnie paradygmat na i odchodzimy od tego podejścia, że pożyczamy tylko pieniądze, ale Polska staje się też istotnym źródłem wiedzy, którą możemy się dzielić po prostu na całym świecie. Bank jako organizacja globalna korzysta z doświadczeń innych krajów, tego, co się dzieje na świecie i transferuje tę wiedzę do Polski, ale również patrzy, co się dzieje w Polsce, a mamy naprawdę bardzo dużo rzeczy, którymi możemy się chwalić i po prostu tą później wiedzę staramy się również przekazywać dalej, co też za chwilę pokażę. No i w Polsce działamy w kilku obszarach, także ta tematyka to jest tylko przykładowych kilka pól. Jak Państwo widzicie, jedną z nich są innowacje i bank działa tak na poziomie krajowym, tak samo jak i na poziomie regionalnym. I teraz, tak jak wspomniałem, że inteligentne specjalizacje są nieodłącznie powiązane z pojęciem innowacji. I teraz to są wybrane działania banku, które przeprowadziliśmy w ostatnich latach w Polsce. Były to kilka opracowań, trzy z nich tutaj wymieniam. To jest jedno było robione dla Ministerstwa Gospodarki. To była taka ocena analizy systemu wsparcia przedsiębiorstw w obszarze innowacji, bank patrzył na to, co się dzieje w Polsce w okresie 7-13, a raczej 7-12, bo raport był z 2012 roku. I patrzyliśmy, jak pieniądze, które szły na innowacje, zostały rozdysponowane w Polsce. No i mieliśmy takie między innymi wnioski, że pieniądze z POIG-u przede wszystkim miały iść dla małych i super wysoko rozwiniętych technologicznie firm, które mają apetyt na wysokie ryzyko, a tak naprawdę poszły do dużych firm, które wcale nie są takie innowacyjne i raczej, które nie są ryzykowne. No i to było jedno, mamy kilka tam takich wniosków, także bardzo zachęcam do przeczytania tego raportu, jeśli Państwo jesteście zainteresowani tematyką właśnie wsparcia dla innowacji. Mamy też właśnie na poziomie regionów, pracujemy teraz blisko z województwem świętokrzyskim, gdzie prowadziliśmy ocenę ex ante projektu regionalnej strategii innowacji, która tak naprawdę z angielskiego się nazywa Research and Innovation, czyli to nie jest regionalna strategia innowacji, tylko to jest strategia dla badań i innowacji. I jeszcze mamy kilka innych prac, natomiast tutaj w regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej pracujemy też w kilku innych krajach, czyli przykładowo Łotwa, Bułgaria, Rosja, Chorwacja, Rumunia i to jest właśnie ten aspekt, o którym Państwu mówiłem, że bank to jest też instytucja, która nie tylko daje pieniądze, czy pożycza pieniądze, ale też właśnie dzieli się wiedzą i transferuje wiedzę. I to jest takie szersze koncepcyjne ujęcie, dlaczego mówimy o innowacjach i gdzie tutaj mamy inteligentne specjalizacje. Tak? Czyli po prostu każdy kraj, czy Unia Europejska również, dążymy do tego, żeby był wzrost. Wzrost społeczno-gospodarczy, on jest różnie definiowany, ale mniej więcej mówimy zazwyczaj o tym samym jakimś spektrum
pojęć. No i ten wzrost uważamy, że jest tworzony przez, jest jakby pochodną od produktywności. Pośrodku mamy konkurencyjność. Konkurencyjność to jest trochę takie rozmazane pojęcie, które nie wszyscy tak naprawdę, nie zawsze wiemy jak zdecydować, jak zdefiniować. Także można czasami tą konkurencyjność stamtąd wymazać i zostanie produktywność. Produktywność wpłynie nam na wzrost. Natomiast produktywność, na produktywność wpływają te kilka bloków takich składowych, które mamy poniżej. No jedną z nich mamy, to jest innowacje, a innowacje są bezpośrednio połączone z inteligentnymi specjalizacjami. Także po prostu to nam pokazuje, dlaczego musimy inwestować w inteligentne specjalizacje, albo dlaczego komisja chce, żebyśmy skupiali się na inteligentnych specjalizacjach i po prostu jak to ma się przyłożyć na ten ostateczny cel, który jest naprawdę celem każdego regionu, każdego państwa, tak? Czyli wzrostu społeczno-gospodarczego. I teraz przechodząc już trochę bardziej do tematu inteligentnych specjalizacji. Mamy dokument Europa 2020, który nam wyznacza trzy cele, tak? Wzrost smart, czyli inteligentny, zrównoważony i który dąży do włączenia społecznego. No i w tym i Komisja Europejska, czy Unia Europejska mówi, że aby osiągnąć ten wzrost, regiony czy państwa muszą się specjalizować. I to jest kluczowe pojęcie, to jest, że nie możemy wydawać środków, które mamy, które są ograniczone na wszystkie obszary jednako, ponieważ to nie prowadzi do zmiany, czy tam do postępu transformacji społeczno-gospodarczej. I to jest tak naprawdę ten wzrost, o którym przed chwilą mówiłem i to jest też celem teraz obecnie obecnego programu, czyli tej Europa 2020, czyli mamy dokonać jakiegoś skoku postępowego, to znaczy postępu społeczno-gospodarczego. No i dlatego komisja uważa, że kraje i regiony powinny się koncentrować. Z tego powodu komisja wyznaczyła 11 celów tematycznych. Te 11 celów tematycznych jest obwarowanych tak zwanymi ex ante conditionalities. I pierwsze ex ante conditionality dotyczy badania i rozwoju, czyli mamy cel tematyczny 1, to jest badanie i rozwój. I on się bezpośrednio dotyczy do tworzenia strategii, dla tworzenia regionalnych strategii innowacji, które dla państwa wydaje mi się w tematyce Smart Specializations są najważniejszymi dokumentami na poziomie regionów. Dlatego ten cel tematyczny B plus R powinien być Państwu dobrze znany i na pewno jest dobrze znany. Także tutaj musicie Państwo naprawdę wczytać się w to, czego komisja wymaga i starać się to zawrzeć w strategiach rozwoju innowacji w regionach. Mamy również cel tematyczny drugi, który dotyczy się, o którym tutaj dzisiaj już szeroko mówiliśmy, czyli dotyczy on rozwoju cyfrowego i Next Generation Access, czyli sieci. I teraz jest nie do końca jasne, jak bardzo ten cel tematyczny drugi powinien zostać w strategiach, w regionalnych strategiach innowacji. Komisja czasami wysyła mieszane sygnały. Czasami jest tak, że cel tematyczny drugi powinien być zawarty w strategii rozwoju innowacji. Czasami niekoniecznie. Czasami jest mowa, że pierwszy komponent tego celu ma być zawarty, czyli dotyczący rozwoju cyfrowego. A dlaczego są te cele tematyczne ważne? Z tego, tak jak Państwo już pewnie wiecie, Komisja Europejska będzie oceniała dokumenty, które tworzą te ramy strukturalne dla rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionach i w kraju. No i ta ocena będzie dokonywana w grudniu tego roku. A ramy strategiczne rozumiemy tutaj na poziomie regionów. To będą RISE, czyli Strategie Innowacji oraz RPO. Także komisja będzie patrzyła na te dwa dokumenty i sprawdzała, czy te dokumenty spełniają wymagania ex ante. No jeżeli nie spełniają, komisja może zablokować środki. Natomiast tutaj cel główny powinien być w tej trzeciej kolumnie, ponieważ do czego, tak jak wcześniej mówiłem, do czego te całe dokumenty, które teraz Państwo tworzycie jako regiony i też są tworzone na poziomie kraju, one mają do czego dążyć, to one mają dążyć właśnie do transformacji ekonomiczno-społecznej. I tak naprawdę to jest głównym celem tworzenia przez Państwo tych dokumentów
i tak samo wybierania inteligentnych specjalizacji. To jest zapewnienie tego, że nastąpi transformacja ekonomiczno-społeczna. Komisja nie będzie patrzyła dokładnie na to, jakie specjalizacje państwo wybraliście. Nie będzie kwestionowała raczej wyboru specjalizacji, ale będzie patrzyła przede wszystkim na proces wybierania tych specjalizacji. Ponieważ, żeby zapewnić transformację ekonomiczno-społeczną, co jest bardzo ważne, żeby strategie i inteligentne specjalizacje, które będą zawarte w tych strategiach, które państwo wybieracie, żeby one były stworzone w odpowiedni sposób, czyli żeby proces był oddolny, czyli żeby administracja zaangażowała się w regularny dialog z jednostkami B plus R i z biznesem i ze społeczeństwem obywatelskim. I to jest bardzo istotne dla komisji i komisja będzie na to patrzyła, także w procesie tym, kiedy państwo wybieracie smart specializations, państwo musicie pokazać komisji, że ten proces był naprawdę oddolny i że zawierał po prostu ten komponent, że to nie jest tylko top-down podejście, że to jest naprawdę podejście prawdziwie oddolne. Także tutaj wylistowałem kilka sposobów, które można stosować przy wyborze inteligentnych specjalizacji. I to są te dwa pierwsze, to już o czym tutaj mówiliśmy dzisiaj choćby w obecnym panelu, jak można podchodzić do analizy obszarów, tudzież silnych stron regionów. I pierwsze dwie rzeczy to są, w sumie skupiają, gdyby je zmiksować w jedną rzecz, to był taki foresight technologiczny dla regionu, który po prostu analizuje silne strony w obszarze nauki i technologii w danym regionie, analizuje również specjalizacje gospodarcze i wtedy dostajemy jakąś tam wypadkową, która nam mówi, co jest powiedzmy mocną siłą czy mocną stroną regionu. Natomiast dwa pozostałe, czyli dobór konkurencyjny, dobór rynkowy, to są już takie procesy trochę bardziej zaawansowane, jak można specjalizacje wyłaniać. I przy czym dobór konkurencyjny uważamy, że on jest bardziej stosowny dla regionów, które są już bardziej rozwinięte, tak? Czyli jeżeli mamy już dobrze funkcjonujące klastry, mamy dobrze funkcjonujące jakieś skupiska czy przemysły i one, to znaczy te grupy już mniej więcej są na tyle rozwinięte, że wiedzą czego chcą i potrafią lobbować w tym kierunku i tak naprawdę potrafią wydawać pieniądze też w tym kierunku, na których chcą wydawać, że to nie jest tylko region czy państwo, to nie jest publiczne tylko pieniądze, które są wydawane, ale także to są pieniądze z sektora prywatnego, także dlatego dobór konkurencyjny, że on jest wybierany w taki sposób, że to jest współzawodnictwo między różnymi klastrami, firmami, przemysłami, one po prostu pokazują też za pomocą w sumie, gdzie inwestują te pieniądze, gdzie te specjalizacje są. Natomiast dobór rynkowy to jest, uważamy, że jest, prawdopodobnie będzie lepszy dla Polski, ponieważ nasze regiony nie zawsze, a przynajmniej może nie dla wszystkich regionów, ale dla sporej części, ponieważ tam, gdzie jeszcze nie ma rozpoznanych przewag konkurencyjnych, czyli tych mocnych stron regionów, to autoselekcja jest trudna i po prostu regiony powinny, czy rząd sprawiać, starać się wygenerować takie warunki, zarówno dla przemysłu, jak i jednostek B plus R, które pomagają samowyborowi, czyli po prostu stworzyć na tyle przejrzyste środowisko, czy jakiś układ instytucjonalny, żeby można było ryzykować, eksperymentować na zasadzie, żeby firmy mogły tworzyć klastry, żeby B plus R mogło współpracować blisko z biznesem i starać się zobaczyć po prostu, w którym kierunku rozwiną się inwestycje, w którym kierunku sektor prywatny będzie chciał zainwestować, ponieważ inwestycje z sektora publicznego nie zawsze idą tam, gdzie sektor prywatny chciałby zainwestować i w którym kierunku można by rozwijać region. Także to są takie cztery przykłady podejść, które można by zastosować przy wyborze inteligentnych specjalizacji, kiedy państwo je wyłaniacie w regionach. I teraz
Chciałbym właśnie Państwu też zwrócić uwagę, że inteligentne specjalizacje to tak naprawdę to nie jest wszystko, ponieważ tak skupiamy się, jak widać, właśnie mówiąc o inteligentnych specjalizacjach i innowacjach, analogowe systemy bardzo dobrze działają, pokazywania i zwracania uwagi, ile jeszcze czasu zostało. Także inteligentne specjalizacje. To jest tylko element. Jak Państwo widzicie, to jest ten cały wąż, to jest proces tworzenia takich ram strategicznych dla właśnie obszarów, ram strategicznych w obszarze inteligentnej specjalizacji, tak? Czyli tworzenia strategii rozwoju innowacji oraz złamanego przez regionalny program operacyjny. Także jak Państwo widzicie, że wybór inteligentnych specjalizacji nie powinien stanowić podstawy Państwa myślenia o innowacjach w regionie. Także kiedy Państwo myślicie o regionalnej strategii innowacji, nie myślcie najpierw o inteligentnych specjalizacjach. Najpierw musicie zidentyfikować po prostu, jakie są wyzwania, jakie wyzwania stoją przed regionem, tak? Gdzie polityczne kierownictwo musi się określić, jaka jest wizja dla rozwoju regionu. To jest naprawdę kluczowe. Jeżeli nie ma decyzji politycznej, nie ma poparcia do tego, w jakim kierunku region ma się rozwijać, to jakakolwiek później strategia czy wizja będzie naprawdę ciężka, trudna do wykonania. Także jeżeli kierownictwo polityczne nie będzie zaangażowane w proces tworzenia strategii od samego początku, jej realizacja później będzie bardzo skomplikowana, po prostu skomplikowana. No i następnie oczywiście wybieramy cele główne, cele strategiczne, wybieramy priorytety dla strategii i kiedy ta cała otoczka już strategiczna jest stworzona, to wtedy należy zacząć myśleć o specjalizacjach, tak? Na zasadzie w tym momencie mamy już stworzone takie ramy, gdzie po prostu możemy myśleć o tym, w czym region powinien się specjalizować. Także proszę o tym pamiętać, jeżeli Państwo wybieracie, tudzież tworzycie swoje strategie, nie myślcie o strategii tylko przez pryzmat specjalizacji. Specjalizacje to jest tylko jeden element tej strategii. To jest naprawdę bardzo istotne, żeby mieć to w tyle głowy, kiedy Państwo nad tym pracujecie. Tutaj jest taki krótki przekrój przez to, jak wygląda system dokumentów strategicznych dotyczących specjalizacji w Polsce. Jak Państwo widzicie, na poziomie krajowym jest to trochę bardziej skomplikowane, tak? Mamy SIEG z 2013 roku, mamy Krajowy Program Badań, który jest nie wiadomo, prawdopodobnie będzie aktualizowany niedługo. Mamy Insight z 2012 roku. Te na żółto pola są w opracowaniu, także PRP jeszcze powinien też być w kolorze żółtym. Mamy mapę drogową, która jest teraz aktualizowana. Mamy krajowe programy operacyjne. Tak naprawdę specjalizacje na poziomie krajowym będą wylistowane w PRP. Na chwilę obecną jednak nie wiadomo, jakie to będą specjalizacje i nie do końca też jest znany proces, w jaki sposób te specjalizacje będą zidentyfikowane. Co dla Państwa jako regionów stanowi moim zdaniem spore utrudnienie, ponieważ nie wiadomo też, jaka będzie linia demarkacyjna i czym macie się Państwo kierować do końca. Dla pięciu regionów z Polski Wschodniej mamy też poziom makroregionalny, czyli mamy Strategię Rozwoju Polski Wschodniej i Program Operacyjny Polska Wschodnia. Wczoraj mieliśmy spotkanie w MRR-ze i teraz, bo było, pierwsze założenie było takie, że na poziomie makroregionalnym będą inteligentne specjalizacje makroregionalne wyznaczone. Teraz to nie jest już tak pewne, czy tak będzie. Także to tutaj jest znak zapytania, a na poziomie regionalnym Państwo będziecie wybierali inteligentne specjalizacje w swoich RIS-ach. W niektórych województwach nie będzie RIS-ów, tylko one będą wybrane RDS-y, to jest strategia rozwoju województwa, także specjalizacje tam będą zawarte. I to już jest w sumie końcówka mojej prezentacji. I to są wyzwania, które stoją przed Polską, ale też regionami, w momencie, kiedy Państwo myślicie o inteligentnych specjalizacjach. Wybór specjalizacji to jest jedna rzecz, natomiast te specjalizacje będą żyły swoim życiem, tak? One nie są wybrane na jeden rok, tylko one będą wybrane na lat kilkanaście i nie wiadomo, czy pierwszy wybór będzie słusznym wyborem i trzeba się teraz zastanowić, co i jak należy robić dalej ze specjalizacjami, tak? Czyli musimy na pewno zapewnić, że wybór tych specjalizacji
odbywał się w sposób oddolny, czyli komisja będzie na to bardzo, bardzo pilnie patrzyła, czy ten proces naprawdę jest taki, jaki jest opisany w podręczniku komisyjnym RIS3 Guide. No i teraz pytanie do Państwa na zasadzie, czy jeżeli przemysł, czy jakieś sektory będą próbowały pokazywać, że to jest nasza silna strona, czy to jest lobbying, czy to jest naprawdę wyznaczanie, pokazywanie tego, gdzie jesteśmy silni. Co zrobić z obszarami, które są nieobjęte smartami, czyli specjalizacjami? To jest, czy te sektory nie dostaną w ogóle środków z nowej perspektywy finansowej? Nie, na pewno tak nie jest, ale po prostu trzeba by też znaleźć albo określić, jakie środki będą tam przewidziane, ponieważ tak jak mówię, że inteligentne specjalizacje musi być ich ograniczona ilość. Nie możemy mieć ich 10, nie możemy mieć ich 12, bo to jest za dużo stanowczo. Także powiedzmy będzie między 3 a 6 powiedzmy w regionie, no ale co zrobić z innymi obszarami? Także Państwo musicie też myśleć o tym, jak to będzie wyglądało. Mamy linię demarkacyjną między regionami i poziomem krajowym, znaczy na razie nie mamy. Także to jest wyzwanie. Do końca nie wiadomo, czy to będzie demarkacja na poziomie wielkości projektu, co będzie należało do regionów, czy co będzie należało do kraju, czy to będzie demarkacja na podstawie wartości projektu, tematów projektów. Także to jest kolejna rzecz, o której trzeba pomyśleć. Następnie przyszła ocena wybranych smartów, tak? Jeżeli wybraliśmy już powiedzmy nasze 5 smartów, to czy po 3 latach wiemy, że te smarty na pewno są tymi smartami, które chcemy mieć? Jak Państwo jesteście, jak będziecie w stanie ocenić to, czy to, że ten wybór, który dokonaliście, czy on przynosi rezultat, tak? Czyli po prostu konieczne jest stworzenie sprawnego systemu monitoringu i ewaluacji. I ostatni tutaj punkt to jest, trzeba się też zastanowić już na tym momencie, jak będziemy wybierali kolejne specjalizacje, albo jak będziemy wygaszali te specjalizacje, które wybraliśmy na chwilę obecną, ale stwierdzimy, że za 3 lata, że to jest całkowicie nie to, tak, że to było akurat, to jest ryzykowny krok w sumie wybieranie specjalizacji, okazało się, że to nie jest nasza specjalizacja, że musimy ją zamienić na coś innego. Black Swans odnosi się do tego, że a co się stanie, jeśli tam się jakaś nowa specjalizacja, o której nie myśleliśmy jakieś 3 lata temu. Czy Państwo będziecie mieli jakieś środki zarezerwowane na to, żeby móc zainwestować w tą nową specjalizację, która nagle się okazała, albo o której teraz zaczęliście myśleć? Także nad tym się należy zastanowić, w jaki sposób ugryźć taki problem. Co się stanie, jeżeli kryzys mamy w jednej branży, tak? Jeżeli wybraliśmy na Smart Specialization jakąś branżę, przy czym to nie jest branża, tylko w jakiś sposób dotknie jakiś sektor, który jest szczególnie ważny dla danej specjalizacji, co wtedy zrobimy? To jest na razie, pozostaje duży znak zapytania, także o tym trzeba myśleć w momencie, już teraz w sumie tak naprawdę. No i oczywiście te decyzje, które będziecie Państwo podejmować, muszą być oparte na faktach, tak? A fakty to jest ponownie system monitoringu i system ewaluacji. Także z tymi pytaniami chciałbym Państwa zostawić, ponieważ tak jak mówię, teraz jesteśmy na etapie tworzenia strategii i wyboru smartów, ale tak naprawdę to nie jest koniec drogi, tak? To jest początek w jakiś sposób. I dlatego to, co tutaj, te pytania takie główne, naprawdę warto mieć w tyle głowy i zacząć się, wydaje mi się, nad nimi zastanawiać i bardzo chętnie też bym z Państwem na te tematy podyskutował. Także dziękuję bardzo za uwagę i oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Taka refleksja, może nie na temat, ale mam wrażenie, że gdyby 30 czy 20 lat temu takie inteligentne specjalizacje głosić, tak jak dzisiaj Państwo to zaprezentowaliście, to może regiony też lepiej by sobie poradziły, bo jak widać nasz region, który słynął z przemysłu stoczniowego, w tej chwili już z tego nie słynie i pewnie gdzieś to się robi dzisiaj taniej, być może lepiej. No, kiedyś robiło się to za ruble transferowe, więc też się nie opłacało. Bardzo dziękuję wszystkim prelegentom. Wracajmy do naszej cyfryzacji. Oddaję głos panu Krzysztofowi. Nie słychać. Dziękuję serdecznie Państwu. Poproszę o pozostanie wśród nas panią dyrektor Dołowiec. Mamy, proszę Państwa, chciałbym zaprosić do dyskusji panią dyrektor Aleksandrę Kwiatkowską.
panią Agnieszkę Aleksiejczuk, dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz pana doktora Radomira Matczaka, dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Proszę Państwa, mamy taką możliwość, aby dopełnić wielu tematów, które pojawiły się z sfery regionalnej, sfery wojewódzkiej. I chciałbym tę możliwość wykorzystać po to, aby padły tak pytania, które mogą mieć charakter i generalny, i szczegółowy. Zacząłbym może od kwestii generaliów i to pytanie chciałbym, czy dwa pytania chciałbym skierować do pani dyrektor Kwiatkowskiej i do pani dyrektor Dołowiec. To jest może coś takiego bardzo prostego, które nam pozwoli zrozumieć ten proces do końca. To czy mogłyby panie przedstawić nam cały proces związany z podjęciem decyzji, jak będzie wyglądał ten świat cyfrowy w latach 2014-2020 w jakimś harmonogramie, który dzisiaj mniej więcej jest znany poprzez podstawowe kroki, które muszą się pojawić. No to jest taka prosta, podstawowa procedura, która musi nastąpić zarówno na poziomie regionalnym, jak i na poziomie centralnym. Oba działają, tak, tylko tak, trzeba no na czerwono no się dobrze, ja o tym mówiłam dzisiaj rano, ale powtórzę tak pokrótce, bo myślę, że tutaj Państwo też mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Więc tak, programujemy program dotyczący rozwoju cyfrowego, który będzie realizował cel tematyczny drugi. W ramach tego programu mamy obszary dotyczące wsparcia szybkich sieci szerokopasmowych, e-administracji otwartego państwa, e-kompetencji i e-integracji. Na poziomie regionalnym również jest realizowany cel tematyczny drugi. Działania związane z TIC realizowane są także w programach krajowych, w programie Inteligentny Rozwój, w programie Program Operacyjny Polska Wschodnia i w programie dotyczącym zasobów ludzkich, który nosi nazwę POWER. Ale może jeszcze jakby będąc w temacie inteligentnych... Ja myślałem o harmonogramie. Znaczy... No to harmonogram jest taki, że jesteśmy teraz wszyscy mamy ten sam harmonogram, wszystkich nas obowiązuje zarówno programy krajowe, jak i regionalne, ten sam harmonogram. Wszyscy opracowaliśmy wersję pierwszą programów, teraz jesteśmy na etapie wersji drugiej. Założenie jest takie, że do końca roku wyślemy programy do Komisji Europejskiej. W międzyczasie oczywiście wszystkie programy przeprowadzają ewaluację ex ante i procedurę oddziaływania na środowisko. No, także w skrócie tak wygląda ten harmonogram. Natomiast ja się jeszcze chciałam krótko odnieść do inteligentnych specjalizacji, skoro jesteśmy w tym temacie, i podać jakby Państwu takie konkretne informacje dotyczące regionalnych programów operacyjnych, dlatego że my jako instytucja koordynująca mamy takie informacje z poziomu kraju. Więc wszystkie regiony określiły swoje inteligentne specjalizacje. Oczywiście te inteligentne specjalizacje nie są jeszcze zatwierdzone, tak samo dla programów krajowych, jak i dla programów regionalnych. I w 8 regionach TIC jest ujęta sektorowo jako inteligentna specjalizacja, natomiast w pozostałych bądź jest traktowana przekrojowo, przede wszystkim jest traktowana przekrojowo horyzontalnie, ale też chciałam zwrócić uwagę, że nie wszystkie regiony muszą, niektóre nie wszystkie mają taki potencjał, żeby mieć TIC jako inteligentną specjalizację i tego jakby nikt nie może od nas wymagać i żądać. Ja sobie pozwoliłam, żeby tak konkretnie Państwu powiedzieć, bo tutaj mówiliśmy o strategiach, jak dochodzić, jakie regiony, jak określiły swoje inteligentne specjalizacje, co to jest tak konkretnie, oprócz tego, że jest to ICT. To, na przykład to mogą być technologie
technologie chemiczne, przemysł energetyczny, technologia przemysłu maszynowego, branża rolno-spożywcza, biogospodarka, działalność morska, logistyczna, sektor metalowy, maszynowy, turystyka, usługi medyczne, OZE. No, to są bardzo różne specjalizacje, tak, w zależności od regionu, które są określone, tak, my wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to określenie inteligentnych specjalizacji jest jednym z warunków uruchomienia środków, jest to warunkowość ex ante. No także jakby tutaj jesteśmy wszyscy na dobrej drodze i myślę, że te jakieś obawy Banku Światowego są na dzisiaj nieuzasadnione. Regiony tutaj jakby bardzo dobrze działają na tym polu, określiły swoje inteligentne specjalizacje i chciałam jeszcze podkreślić, że w zależności od potencjału regionów nie zawsze ICT musi i powinna być tą inteligentną specjalizacją. Dziękuję. To ja jednak będę chciał dopytać, ponieważ na sali mamy nie tylko specjalistów związanych z tą dziedziną, ale myślę, że wszyscy chcieliby sobie wyobrazić moment, w którym pojawią się pieniądze. Więc jeśli można by pani dyrektor poprosić o doprecyzowanie terminu, kiedy właściwie będziemy gotowi do podpisywania umów, tak? A następnie no, jakiegoś przybliżonego kwartału, w którym mogą się pojawić pierwsze pieniądze inwestycyjne w tym zakresie. Proszę, tam jest taki czerwony sygnał, on się musi pojawić i wtedy jest. No i działa. Prosimy o pomoc w takim razie. Tak, tak, teraz jest dobrze. No oczywiście konkretnych terminów nie jestem w stanie podać, bo przede wszystkim tak, przy założeniu, zróbmy takie założenia, że wyślemy programy pod koniec tego roku bądź na początku przyszłego roku do Komisji Europejskiej. No nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo będziemy z Komisją negocjować programy, ale no można przyjąć założenie, że to potrwa około pół roku, tak, więc zakładam, że w połowie przyszłego roku, czyli mniej więcej za rok, zostaną uruchomione środki. Natomiast trzeba powiedzieć, że środki są kwalifikowane od początku perspektywy, czyli od 2014 roku. Także no, będzie można pewne wydatki ponosić, oczywiście przy założeniu, że nasz projekt zostanie zakwalifikowany do finansowania i wówczas będziemy musieli się ubiegać o zwrot. Natomiast konkretnej daty absolutnie nie podam i absolutnie się nie zobowiążę, bo tutaj jest tak wiele czynników niezależnych od nas, że to, nie wiem, byłoby samobójstwem, tak, podać taką datę. Natomiast no, my wierzymy w to, że mniej więcej za rok o tej porze będziemy mogli uruchamiać poszczególne programy operacyjne. A Komisja Europejska będzie gotowa? No, parlament. Na razie oczywiście czekamy na projekty na razie mamy projekty rozporządzeń, na rozporządzenia komisyjne i te ogólne i te wytyczne dotyczące pomocy publicznej, no, ale to się wszystko toczy równolegle, tak? To nie jest też tak, że my nagle będziemy zaskoczeni przez komisję, bo my bierzemy udział, tak? I jako MRR, jako resort i państwo, jako regiony w konsultacjach tego, co się dzieje. Oczywiście tych dokumentów dzisiaj na stole nie ma oficjalnie, natomiast w pewnym momencie one się pojawią, ale my się też do tego przygotowujemy, tak? My wiemy mniej więcej, co w tych dokumentach jest. No, mamy już określoną alokację, także jesteśmy w stanie się do tego przygotować, natomiast nie chcę też tutaj jakby wszystkiego przerzucać na stronę komisji, tym bardziej, że tutaj nie ma przedstawicieli komisji, oni się nie mają jak bronić. No, wszyscy się przygotowujemy, jesteśmy na etapie projektów i zakładamy, że mniej więcej za rok o tej porze będziemy mogli uruchamiać programy. Okay. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, widzieliśmy tu prezentację jednego z regionów Małopolski, taką dość, powiedziałbym, nasyconą już szczegółami, wieloma projektami, o których już dzisiaj wiadomo. Niektóre te projekty przyszłej perspektywy, nawet już w tej perspektywie zyskują pewien rodzaj wsparcia. Chciałbym przedstawicieli regionów w takim razie zapytać o to, jak Państwo oceniają ten stan przygotowania się do tej przyszłej perspektywy z Waszego punktu widzenia? Czy te inteligentne specjalizacje na poziomie ICT się już pojawiły, czy też nie ma tych inteligentnych specjalizacji w tym obszarze, natomiast w inny sposób Państwo próbują
wbudować inwestowanie w te technologie, w program rozwoju regionalnego. Pani Agnieszka, bardzo proszę. W województwie podlaskim trudno powiedzieć, by sektor ICT był jakąś szczególną, inteligentną specjalizacją. Przede wszystkim wynika to z tego, że w trakcie badań prowadzonych przy przygotowywaniu programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego zostały zdiagnozowane no, silne i słabe strony tego regionu i patrzę tutaj na eksperta kluczowego obszaru e-biznes, który odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie tych badań. No, zdiagnozowaliśmy, że niestety nie możemy się pochwalić takimi perełkami, jakie ma Małopolska i tak naprawdę nasz sektor ICT no, w niewielkim stopniu można powiedzieć, że stanowi poniżej 2% ilości przedsiębiorstw w całym regionie, więc to tak naprawdę nie jest silna strona naszego regionu. Jednakże uważamy, że perspektywa wykorzystania szeroko pojętych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest naszą przyszłością i nieodzownym elementem działań we wszystkich dziedzinach naszego życia i tak naprawdę tworząc program, który był, tak jak mówię, już szeroko konsultowany i o szerokim wsparciu eksperckim stworzony, zdiagnozowaliśmy przede wszystkim wykorzystanie technologii w poprawie naszej konkurencyjności, naszej gospodarki, naszego regionu poprzez wykorzystanie technologii w samych przedsiębiorstwach i na ich rzecz. Natomiast jako główny element, który jest naszym takim elementem szczególnej troski, uważamy, że są to kompetencje cyfrowe szeroko pojęte. I tutaj rzeczywiście działania w nowej perspektywie będziemy też skupiali wokół przede wszystkim tego obszaru. A czy są jakieś inne projekty, które takie inwestycyjne, które wynikają z, nie wiem, z kontynuacji czy tego, co się dzieje w tej chwili? Oczywiście słuchając wystąpienia pana dyrektora z Małopolski można było powiedzieć, że czuliśmy się jak w województwie podlaskim, ponieważ realizujemy również szerokie projekty zarówno dotyczące sieci szerokopasmowej, jak i projekty związane z rozwojem e-edukacji, e-zdrowia. Mamy już tutaj silnie zaawansowany projekt współpracy ze wszystkimi szpitalami z terenu naszego województwa. Nie jest to u nas pilotaż, jest to można powiedzieć zaawansowany projekt, w którym uczestniczą zarówno szpitale wojewódzkie, jak i powiatowe, a w ostatnich miesiącach dołączyły do nas również szpitale kliniczne i szpital MSWiA. Zatem można powiedzieć, że akurat w tym obszarze bardzo szeroko rozwijamy e-usługi i przygotowujemy bazę tak naprawdę infrastrukturalną. Również jesteśmy w trakcie realizacji takich kluczowych projektów z zakresu e-administracji, które mają towarzyszyć ePUAP-owi, jakby budować również wsparcie od strony oddolnej, regionalnej i lokalnej, ponieważ w naszych projektach mamy, można powiedzieć, 99,9 samorządów włączonych w realizację tego typu działań, ale jesteśmy województwem szczególnym o tyle, że również u nas Podlaski Urząd Wojewódzki, czyli cała administracja rządowa tego szczebla, można powiedzieć, terenowego, również z administracją zespoloną, realizuje projekt, w którym budujemy wspólną platformę usług administracji publicznej obejmującą można powiedzieć nie tylko samorząd, ale również tą sferę terenową administracji rządowej. Te projekty są obecnie w fazie realizacji, więc trudno mówić o ich kontynuacji już dzisiaj. Natomiast na pewno będziemy się skupiać na przede wszystkim na już nie na samej infrastrukturze sprzętowej, ale przede wszystkim na rozwoju e-usług, na budowaniu treści i tak jak już wspomniałem, przede wszystkim będziemy inwestować w kompetencje zarówno osób obsługujących te rozwiązania, ale przede wszystkim w edukacji mieszkańców. Tutaj dzisiaj w trakcie panelu tego dotyczącego ePUAP-u padały informacje dotyczące tego, że nie informujemy w wystarczającym stopniu obywateli, mieszkańców w zakresie e-usług. My, mówiąc tutaj wprost o naszym województwie, nie informujemy ich w tym stopniu dostatecznym dzisiaj z uwagi na to, że pewne rozwiązania są tworzone i czekamy na, w najbliższych miesiącach będziemy te efekty mogli już pokazać i w tym momencie
najbliższe miesiące, najbliższe lata na pewno będą skierowane na działania związane przede wszystkim z informacją, promocją i szeroką edukacją wykorzystania tych narzędzi. Panie dyrektorze, ja jak na Pomorzu. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Ja muszę powiedzieć, że mam problem ze zrozumieniem pytania, w związku z tym powiem to, co chciałem powiedzieć i tak. Trochę mieszamy. No. Mieszamy rzeczy specjalizacji regionalnej z tym, że administracja publiczna powinna od dawna zresztą wdrożyć podstawowe usługi dla społeczeństwa i to nazywamy, podklejamy pod wątek specjalizacji regionalnej. No, jedno z drugim nie ma związku, tak, moim zdaniem. Najpierw powiem rzecz istotną, pani dyrektor o tym powiedziała, chciałem to podkreślić, że skupiamy się, mam wrażenie, ciągle na podaży, przepraszam, na popycie. Jeszcze raz, na podaży infrastruktury. Skupiamy się na podaży infrastruktury w naszym kraju. Być może dlatego, że łatwo wydać na to pieniądze, być może dlatego, że mamy zaległości, być może dlatego, że tak nam podpowiada Bank Światowy, Komisja Europejska i wszyscy inni. Natomiast ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, chyba dosyć oczywistą, że tani dostęp do internetu przy braku powszechnego dostępu do wartościowej informacji jest korzystny tylko, jeżeli chcemy budować dalej społeczeństwo konsumpcyjne w naszym kraju. Ja nie jestem pewien, czy takie jest przesądzenie strategii rozwoju kraju, czy takie jest przesądzenie długookresowej strategii rozwoju regionalnego. Za mało mówimy o treściach, za mało mówimy o użytecznych informacjach, a za dużo mówimy o wątkach infrastrukturalnych. Dlatego też, jak myślimy o filozofii interwencji publicznej w przyszłym okresie programowania, to nie traktujemy wątku ICT jako getta. No bo dla niektórych marzeniem jest zrobienie takiego getta w każdym programie. Getto by się nazywało ICT. I to byłaby szuflada w tym programie, która z tej szuflady można by było czerpać do woli na wszystkie rzeczy. Traktujemy, trochę jest ciężko to jak gdyby z przekonaniem wszystkich do tego partnerów, ale próbujemy traktować wątek ICT jako wątek bardzo istotny, ale właśnie dlatego, że istotny, to przekrojowy. Czyli mówimy o nie o ICT dla ICT, tak samo jak nie mówimy o edukacji dla edukacji, siedzi dyrektor Krawiec, więc przypomniałem sobie jego powiedzenie, tylko mówimy o tym, żeby wdrażać ICT, czy pomagać realizować projekty tego typu w mikroprzedsiębiorstwach, ale już nie w małych, już nie w średnich. One naprawdę tego nie potrzebują. Jeśli dotychczas tego nie zrozumiały, to ich obecność na rynku być może nie ma sensu. Mówimy głównie o mikroprzedsiębiorstwach po to, żeby poprawiać efektywność ich pracy, po to, żeby zwiększać ich rynki, tak? Mówimy o wsparciu dla firm, dla jednostek badawczo-rozwojowych i dla uczelni, ale aktywnych na rynku technologii ICT, tak? Czyli nie traktujących ICT jako narzędzia swojej pracy, tylko traktujących ICT jako produkt swojej pracy, produkt, który się dobrze sprzedaje. Mówimy o ICT w instytucjach otoczenia biznesu, w tym w administracji, bo jednak administrację w pewnym sensie traktujemy jako bardzo istotny komponent instytucji otoczenia biznesu. Mówimy o tym, o czym mówiła pani dyrektor, to powinienem w sumie na pierwszym miejscu powiedzieć, inwestowaniu w kompetencje cyfrowe i w cyfrowe narzędzia dydaktyczne. My mamy za mały popyt na dobrą informację i gdybyśmy, taką tezę stawiam, gdybyśmy nagle przestali jako Polacy kupować w internecie i zaglądać na Facebooka, to prawdopodobnie zainteresowanie korzystaniem z dorobku społeczeństwa informacyjnego czy z technologii ICT drastycznie by zmalało. Czyli my bardzo mało produktywnie to wykorzystujemy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma świadomości, nie ma zainteresowania tymi rzeczami, które można by było osiągnąć dzięki korzystaniu z tego narzędzia. Czyli popytu na informacje, popytu na wiedzę nie ma. Częściowo dlatego, że nie ma prawdopodobnie dostatecznych kompetencji. I już kończąc ten wątek, tak jak dyrektor Szymański powiedział, widzimy tutaj kwestię dostępu do dóbr kultury, ale też do dorobku naukowego jako istotną, którą moglibyśmy załatwić używając tych narzędzi. Widzimy kwestię usług telemedycznych, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Systemy telematyczne w transporcie zbiorowym i w transporcie kolejowym to są bardzo konkretne, potrzebne rzeczy, one zmieniają rzeczywistość gospodarczą.
Wreszcie systemy zarządzania energią, tak, czyli inteligentne sieci energetyczne. Tutaj jest co do zrobienia, zwłaszcza w Polsce Północnej, nie mówię tylko o naszym województwie. I widzimy wreszcie systemy przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i o stanie zagospodarowania przestrzennego. Czyli podsumowując, nie mówię teraz o specjalizacji ICT, bo to być może w drugiej rundzie. To, co chcielibyśmy, aby było mocno podkreślone w kolejnym programie regionalnym, to, że wątek ICT powinien być włączony w jak najszerszą paletę dziedzin po to, żeby rozwiązywać w nich konkretne problemy, które tak czy inaczej, lepiej lub gorzej, potrafimy identyfikować. Nie chcemy robić ICT dla ICT. To tyle może tytułem pierwszego. Ale wróciłbym jeszcze do specjalizacji inteligentnych. Tak. Czy któraś, istnieje jakieś przecięcie się tych dwóch obszarów na pewno, w działalności państwa? Znaczy, ja bym tych wątków nie wiązał. To, że administracja musi nadrobić zaległości albo musi przełamać inercję swoją wieloletnią w tym zakresie, to jest jeden wątek i to musi się stać także w tych regionach, które nie traktują ICT jako swojej specjalizacji inteligentnej, i w pozostałych regionach także. Natomiast jeśli chodzi o nas, to też tutaj kolega z Banku Światowego mówił dosyć ciekawe rzeczy, musielibyśmy odrębne seminarium zrobić, ale ja się boję takiego podejścia w Polsce, proszę Państwa, że to organy władzy publicznej zadekretują w uchwałach, co jest inteligentną specjalizacją regionu. No naprawdę śmieszniejszej rzeczy dawno nie słyszałem, ale jesteśmy do tego zmuszani, żeby dekretować. Otóż no, w naszym województwie nie będziemy dekretować, co jest inteligentną specjalizacją regionu, bo traktujemy to przede wszystkim jako proces. O procesie trochę Pan mówił i tu się z Panem w pełni zgadzam. O co chodzi w tych inteligentnych specjalizacjach? Chodzi o to, żeby budować system gotowości na zmianę gospodarczą. Czyli chodzi o proces, a nie o to, co jest na końcu tego procesu w postaci mniej lub bardziej zrozumiałego sformułowania, że technologia obróbki drewna z krawaniem będzie naszą specjalizacją inteligentną, tak? Bo też takie pomysły się pewnie gdzieniegdzie pojawią. Czyli mówimy o tym, jak budujemy system gotowości na zmiany w regionach. Jak to mówimy? Mówimy, że musimy mieć mechanizm aktualizacji wiedzy na temat tego, co się wokół nas dzieje. My ten mechanizm aktualizacji próbujemy budować głównie w tym podejściu konkurencyjnym, o którym Pan mówił, i próbujemy budować w oparciu o jedno przesądzenie, że nie jesteśmy centrum świata i że większość rzeczy, które się u nas dzieją, ma swoje uwarunkowania zewnętrzne i to w dużej mierze otoczenie zewnętrzne decyduje o sytuacji, która ma miejsce w naszym regionie. Dlatego myśląc o inteligentnych specjalizacjach, mówimy na przykład, patrzymy przez pryzmat dwóch czynników, nie tylko, ale głównie przez pryzmat tego, ile my jesteśmy w stanie eksportować z danej potencjalnej specjalizacji i na ile inwestorzy zagraniczni traktują region jako region, który ma zasoby, żeby je sensownie wykorzystywać w swoich działaniach. Patrząc w tej filozofii, mamy kilka takich obszarów, w których województwo tą specjalizację może mieć. Ten obszar ICT jest dość wyraźny. My mamy 20 tysięcy zatrudnionych w sektorze ICT w województwie, mamy 4 tysiące przedsiębiorstw, mamy roczny eksport na poziomie 1 miliarda dolarów, mamy 1200 absolwentów kierunków pokrewnych rocznie, a zapotrzebowanie w województwie jest czterokrotnie wyższe, w związku z tym importujemy absolwentów tego kierunku. Więc ICT w naszym województwie tak, ale to nie jest coś, co ma być dekretowane, tylko to jest coś, co wynika jak gdyby z uwarunkowań rynkowych, które staramy się śledzić i rozumieć. Jeszcze 4 lata temu nigdy nie powiedzielibyśmy, że nasze województwo ma na przykład być w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, ma mieć taką specjalizację, a teraz wydaje się, że dzięki jednemu podmiotowi, który cokolwiek robi w tym obszarze w Polsce, taką specjalizację możemy uzyskać. To samo o technologiach offshore, tu dyrektor Stefański, no nie mogę nie skomentować, bardzo przepraszam, dyrektor Stefański zachował się racjonalnie, powiedział, że stocznie nie są już naszą specjalizacją, natomiast mamy bardzo dobrą specjalizację zbudowaną na przemyśle stoczniowym, któremu rękę podało państwo, przestając go wprzeć. To był klucz. Zaprzestanie wsparcia publicznego dla stoczni to był klucz dla tej branży i teraz mamy dzięki temu rozwijającą się branżę technologii podwodnych, technologii offshore. To jest branża warta raptem 300 miliardów dolarów rocznie. Polska ma dostęp do tego rynku na razie minimalny, ale jednak coraz większy i bardzo dużo podmiotów jest tam już zainstalowanych, bo to są przemysły
bardzo innowacyjne. Przemysły dotyczące największych mobilnych obiektów na świecie nie mogą być nieinnowacyjne. W związku z tym ten offshore też, jeszcze 3 lata temu byśmy o tym nie pomyśleli, ale widzimy, co się dzieje na rynku, widzimy, że stocznie odchodzą, ale przychodzą przemysły offshore i widzimy, że ten rynek rośnie. W związku z tym, obserwując to, widzimy, że być może warto w jakimś stopniu to wspierać. I ostatnia rzecz, za bardzo w tym wszystkim myślimy o technologiach, tak, za bardzo. Tutaj każde wystąpienie dotyczyło technologii, a w zasadzie my się w technologiach jeszcze chyba nie mamy za bardzo z kim ścigać. Bardzo ciekawa konferencja w tym tygodniu krakowska była, 6. My się w tej chwili, proszę Państwa, ścigamy na świecie, jesteśmy bardzo dobrze na świecie, w 4 dziedzinach, ja zapamiętałem 3. Wszystkie produkty przetwórstwa żywnościowego, jesteśmy bardzo silni. Dalej przemysł drewno-meblarski, bardzo wysoko w łańcuchu wartości dodanej jesteśmy. I 3. przemysł związany z produkcją narzędzi medycznych, tak? To jeszcze 4. nie mogę sobie przypomnieć. To są polskie, że tak powiem, specjalizacje eksportowe, tak? Więc nie myślmy przez pryzmat technologii, jeżeli mówimy o inteligentnych specjalizacjach. Niektóre części Polski, w tym województwo pomorskie, na pewno nie może sobie pozwolić na to, żeby myśleć o inteligentnych specjalizacjach tylko przez pryzmat technologii, jeszcze nie daj Boże wysokich. W takim wyścigu raczej no nie będziemy w stawce się liczyć, raczej powinniśmy inteligentniej się zachować w myśleniu o inteligentnych specjalizacjach. Dziękuję. Pani dyrektor Dołowiec, bardzo proszę. Znaczy ja chciałam się przyłączyć do głosu pana dyrektora, tak? Czyli rzeczywiście wydaje mi się, że mieszamy trochę wątki jakby myślenia o rozwoju cyfrowym i inteligentnych specjalizacji w zakresie ICT. Oczywiście wszyscy zgodzimy się co do potencjału technologii cyfrowych, internetu dla pobudzania gospodarczego, dla budowania kapitału społecznego i twórczego obywateli. Z tego przekonania w ogóle pojawił się pomysł, tak, na poziomie rządu przygotowania programu Polska Cyfrowa i na fali tej refleksji pojawiła się ta koncepcja 3 filarów wsparcia rozwoju cyfrowego, więc jakby zachęcamy do tego, żeby takie samo myślenie, na to też wskazywał pan dyrektor, tak, żeby myśleć i w kategoriach podaży, tak, eliminowania barier dostępu, podaży ciekawych usług, myślenia o kontencie, czyli o treściach, ale jednocześnie też myślenia o zabezpieczeniu popytu na te usługi i treści, żeby w takich kategoriach myśleć o rozwoju cyfrowym, niezależnie czy dany region będzie chciał się specjalizować w ICT, czy nie. Ja tylko też adwocem tego pytania o harmonogram, tutaj zrobię też dygresję, że nie wystarczy, że przygotujemy programy, tak? Do uruchomienia środków, nawet jeżeli otworzymy programy, do uruchomienia środków jest konieczna zgoda komisji dla, czy pozytywna opinia o wypełnieniu warunków ex ante. I teraz też tylko powiem, że nasz resort jako jedyny tak naprawdę zdecydował się wysłać do komisji i już na tym etapie konsultować dokumenty, które na poziomie krajowym mają zapewnić spełnienie warunków ex ante, więc z tego punktu widzenia mamy szansę być jednym z pierwszych celów tematycznych, który dostanie pozytywną opinię komisji, ale to też wymaga jakby myślenia po Państwa stronie o tym, żeby w szeroki sposób wykorzystać potencjał, horyzontalnie potencjał technologii cyfrowych. I też zgadzam się z tym, też chciałam to powiedzieć, że inteligentne specjalizacje rzeczywiście w sposób inteligentny, tak, bo okej, dowiedziałam się, że 8 regionów wskazało ICT jako swoje przyszłe inteligentne specjalizacje, tylko pytanie, ile z tych regionów ma takie podejście jak Małopolska, czyli wyszło rzeczywiście od bardzo rzetelnej analizy potencjału budowanego przez poprzednie lata, czyli i pójścia w kierunku jakby modernizacji tego potencjału, a ile zdecydowało się na dywersyfikację czy kompletną transformację swoich potencjałów gospodarczych, tak? Więc chodzi o to, żeby do tych inteligentnych specjalizacji podejść w sposób inteligentny, ale niezależnie od tego spróbować w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał technologii cyfrowych i dla gospodarki, i przede wszystkim dla rozwoju kapitału ludzi w regionie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy czas na kilka pytań z sali. Raz. Pan Wojciech Winogrodzki, pan Aleksander później. Kłania się Państwu, Wojciech Winogrodzki, Podlaskie. Ja bym chciał wrócić do wypowiedzi pana dyrektora Matczaka, bo ona była niezwykle trafna, ale chciałbym ją nieco uzupełnić w obszarze, który bym nazwał pułapkami szufladkowania. Dlatego, że jak mówimy o tych inteligentnych, tak żeśmy to przetłumaczyli, specjalizacjach, ja nawiasem mówiąc tłumaczę to jako przemyślne specjalizacje.
nieprzemyślane, nawet tylko przemyślne, bo słowo przemyślne łączy w sobie taką właśnie sprytność i przemyślaność, a nawiasem mówiąc, od niej powstało słowo przemysłowiec, a na dzisiejsze przedsiębiorca. Czyli wracając do tematu, inteligentne specjalizacje to tak naprawdę są specjalizacje gospodarcze. I teraz chciałbym powiedzieć o pułapkach szufladkowania z tym związanego. Mianowicie w dyskusji o tych inteligentnych specjalizacjach my mylimy specjalizacje gospodarcze, czyli branżowe, które to jest jedna strona całego procesu, ze specjalizacjami, które zasilają biznes jako źródła konkurencyjności. To są specjalizacje innowacyjne, to są specjalizacje badawcze. Ja może podam to na przykładzie, żeby to zilustrować, co ja mam na myśli. Jeśli weźmiemy sobie branżę samochodową i jakbyśmy powiedzieli sobie takich miast jak Stuttgart, czy Wolfsburg, czy Ingolstadt, no to tą regionalną specjalizacją jest motoryzacja, prawda? A teraz przyjrzyjmy się, co jest niezbędne do tego, żeby auto było konkurencyjne. Poczynając od lakieru, czyli chemia, od metalu, czyli materiały na karoserię, elektronika i informatyka pokładowa, czyli tu ewentualnie miejsce ICT we wspomaganiu konkurencyjności, no i cały szereg innych rzeczy, które są niezbędne, żeby wyprodukować ten konkurencyjny wyrób, jakim jest współczesne auto. Mógłbym to przenieść do na przykład jednej ze specjalizacji, którą pan dyrektor wymienił, bo właśnie implanty czy narzędzia chirurgiczne są jedną z naszych właśnie regionalnych specjalizacji. To jest typowe. Tu jest potrzebna i medycyna, i informatyka, i materiały, i właśnie nano, bo się stosuje te pokrycia. I teraz wracam do szufladkowania. Otóż niezwykłym niebezpieczeństwem jest po pierwsze regionalizm, bo przecież wcale nie jest powiedziane, że taka firma, która rozwija implanty, że ona ma być obudowana dopływem tych wszystkich technologii, badań, materiałów i tak dalej przez nasz region. Bo na miły Bóg dlaczego? A z drugiej strony nikt nie analizuje, na ile komplementarne jest wsparcie tej firmy i gdzie są dziury. Czyli gdzie ono ma wsparcie, nawet w innych regionach, a gdzie jest po prostu pozostawione jak palec Boży. Drugi z tym związany problem, to jest związany z systemem podziału centrum regiony. I znowu podam Państwu przykład. No możemy sobie wymyśleć, jaką byśmy tam nie chcieli specjalizację regionalną, ale skoro zgadzamy się, że badania, rozwój i edukacja są filarami tego procesu, ja zwracam Państwu uwagę, że my jako region nie mamy właściwie prawie żadnych narzędzi, bo uczelnie wyższe są wyjęte spod zarządzania regionalnego. Jaki wpływ mamy jako region na kształtowanie specjalizacji naukowych czy specjalizacji edukacyjnych naszych podlaskich wyższych uczelni? Zerowy. Tym bardziej, że skoro powiedziałem, że niekoniecznie to musi być w regionie, no to jak my mamy sprawić, żeby w innym regionie jakaś uczelnia zechciała się pochylić nad naszymi podlaskimi sprawami. I wracając do specjalizacji cyfrowych, bo tutaj znowu się zgadzam z panem dyrektorem i trzeba to bardzo jasno powiedzieć. Są dwa wyraźne obszary. Jeden to jest biznes cyfrowy jako ten biznes, który sprzedaje do końcowego klienta produkty i usługi cyfrowe, czyli sektor ICT. Natomiast drugi obszar to jest informatyczne wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw w branżach nie ICT. Ja tylko chciałem zwrócić Państwa uwagę, że w Polsce, w warunkach polskiej gospodarki, ten obszar jest niesłychanie bardziej istotny. Dlatego, że polska gospodarka ma gigantyczne rezerwy wydajności, sprawności, efektywności, dostępu do rynków związane z tym, że polskie firmy nie wykorzystują ICT do poprawiania swojej konkurencyjności w sposób, który jest stanem sztuki biznesu światowego. Dziękuję. I tą sprawę, uważam, powinniśmy traktować niezwykle priorytetowo w naszych działaniach. Czyli krótko mówiąc, szufladkowanie, ICT jako narzędzie i harmonizacja realizacji tych
specjalizacji przemysłowych, biznesowych na poziomie zarządzania krajem i jego regionami. Dziękuję bardzo, pan Arkadiusz Bąk. Jest jeszcze jedno pytanie. Tam z tylny, z tyłu poprosimy. Ja powiem dużo prościej, mam nadzieję, bez analizy frazeologiczno-aksjologicznej słów. Powiem tak, z panem dyrektorem najpierw się nie zgodzę, a potem się krótko zgodzę. Nie zgodzę się z tezą o podaży infrastruktury, że my o tym mówimy dużo i zajmujemy się tym za dużo. Dlaczego? Jest taki stary dowcip z brodą, że mąż mówi, że żona od niego woła codziennie 1000 złotych. Kolega mówi, po co jej tyle pieniędzy? Nie wiem, szczególnie, że nigdy jej nie daje. Więc my mówimy o tej infrastrukturze, a jej po prostu nie ma. Szalenie ciężko się sprzedaje samochody szybkie tam, gdzie nie ma żadnej drogi. No, my mówimy o rozwoju ICT w regionie moim na przykład, w którym zapomniano wybudować jakąkolwiek sieć, tam jedną rurę mamy. To nawet Polska Wschodnia jest dużo bardziej szczęśliwa, ta przy granicy, bo wy macie chociaż rurociągi, no, które możecie dzierżawić. No, my nie mamy, musimy sobie to wszystko od zera wybudować, więc no, jak już zbudujemy, to słowo honoru o infrastrukturze więcej nie. A druga rzecz o inteligentnych specjalizacjach. Ja mam taką nadzieję i mam takie wrażenie, stosunkowo prostym człowiekiem na Wacie uczyłem się z libijskich skryptów, więc staram się nie używać zbyt wysokich słów do tego, co robimy. Mam nadzieję, że Unia Europejska wymyśliła smart specializations po to, żeby uniemożliwić, mówię, podkreślam, to moja nadzieja, uniemożliwić robienie projektów absurdalnych w niektórych regionach. To znaczy, żebyśmy na przykład w Świętokrzyskim nie wymyślili sobie, że będziemy wam po morzu robili stocznie, że my za was będziemy to robili. Więc wyobraźcie sobie, co wy właściwie robicie, po co jesteście i to róbcie. Znaczy, zamknijmy te sektory do tego, co robimy. No, u mnie nie znam dokładnie tej listy Smart Specialization. Mam nadzieję, że hutnictwo się znalazło, bo w tym jesteśmy mocni. Ale i teraz przechodząc do tego, co te specjalizacje oznaczają dla cyfryzacji. No to, co cały czas mówimy, że i tutaj paradoksalnie, nie wiem, czy pan profesor jest, teraz bym się zgodził z panem profesorem Celarem, bo jak słyszę, że my będziemy tutaj, prawda, wiecie, rozumicie, dekretować, i tu się zgadzam z panem dyrektorem bardzo mocno, co przemysł czy przedsiębiorczość ma robić z poziomu administracji, to zabierzcie nam mikrofon i dziękuję w tej chwili za to. Bardzo proszę, jeszcze jedna wypowiedź. Witam, Piotr Rąckiewicz. Ja mam pytanie do pani dyrektor z ministerstwa, takie konkretne odnośnie planów budowy sieci szerokopasmowych. Chodzi mi o to, czy jest już jakaś koncepcja, czy w związku z tym, że w tym momencie białą plamą jest obszar poniżej 2 megabitów na sekundę, tak z grubsza rzecz biorąc. Czy wiadomo, czy ten limit zostanie utrzymany, czy też zostanie podniesiony, czy tereny, które teraz zostały zaczernione, otworzą się w nowym okresie programowania, czy też raczej będzie nacisk na to, żeby do końca zaczernić te białe plamy, które po 8.4 POIG pozostaną? Dziękuję. To może ja odpowiem, a jeszcze ewentualnie pani dyrektor Dołowiec uzupełni. Więc tak, skupiamy się głównie na dostępie do szybkiego internetu, czyli powyżej 30 mega. Co do konkretnych obszarów, na razie jeszcze ich nie wskazujemy. Czekamy na inwentaryzację UKE, która będzie w lipcu i wtedy wspólnie z państwem, wspólnie z naszymi partnerami w samorządzie zastanowimy się, jak te pieniądze sensownie zagospodarować. Natomiast w naszym programie jest zapis taki, że w uzasadnionych przypadkach również będziemy wspierać ten internet podstawowy. Także tutaj mamy taką furtkę, natomiast głównie będziemy się starali skupiać na internecie szybkim, na szybkich sieciach. Natomiast obszarów na razie nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnie, to dopiero już na późniejszym etapie po inwentaryzacji UKE. No właśnie wszystko zostało powiedziane, może tylko dopowiem a propos tego, co mówił pan dyrektor, że nauczeni doświadczeniami z tego okresu zakładamy, że projekty te będą realizowane przez operatorów telekomunikacyjnych, tak, bez udziału JST. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Serdecznie dziękuję naszym prelegentom, panelistom z tego całego cyklu kilku godzin, które spędziliśmy wokół tematyki regionalnej.
Dziękuję Państwu też za uwagę. Ja mam nadzieję, że nieco w niektórych przynajmniej aspektach rozjaśniliśmy. Okej, to ja może zakończę, a Pana Dyrektora poproszę. Mam nadzieję, że nieco rozjaśniliśmy obraz tego, jakie będą wzajemne zależności pomiędzy programami i jaki będzie harmonogram. Tak nawiasem mówiąc, nie bardzo wierzę, żebyśmy się zmieścili wcześniej niż w listopadzie przyszłego roku, jeśli chodzi o jakiekolwiek przesądzenia takiego tego procesu, ale to mógłbym chętnie postawić w jakiejś grze o tę datę. Proszę Państwa, ta część regionalna się kończy, po lunchu zaczynamy część edukacyjną. Myślę, że też bardzo intensywną i bardzo ciekawą. Serdecznie Państwa zapraszam. Ale jeszcze Pana Dyrektora, jeszcze, to oczywiście Państwa, wzmacniając w roli. Bardzo ważna rzecz padła. Oczywiście to nie jest klucz do dyskusji dzisiaj, pewnie to nie jest najważniejszy temat dla Państwa, ale dziękuję bardzo Panu Wojciechowi, tak, który powiedział o tym szufladkowaniu. Chciałem o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, której nie powiedziałem, a która jest kluczowa. Jak my będziemy wybierali nasze specjalizacje patrząc na wstecz, to my też daleko nie zajedziemy, czyli spójrzmy na tym, w czym byliśmy dobrzy i to będzie naszą regionalną specjalizacją. Nie, problem polega na tym, żeby ustawić proces taki, żeby przewidywać, w czym możemy być dobrzy, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki i wtedy gwarantuję, że ICT byśmy mieli może w jednym, może w dwóch regionach, jeśli w ogóle byśmy mieli ICT jako specjalizację, czyli myślenie o inteligentnych specjalizacjach to jest myślenie o tym, co się może zdarzyć przy pewnych warunkach, a nie o tym, w czym jesteśmy dobrzy, w związku z tym dalej to wzmacniajmy, bo to może być pułapka. Także tym pozytywnym akcentem przekazuję Panu moderatorowi. Ja jeszcze dodam, że oczywiście obok edukacji po lunchu mamy także część szerokopasmową, która może być taka, będziemy analizować pewne rzeczy do bólu.